Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy w kolejnym spotkaniu online z cyklu We wczesnym średniowieczu to było, organizowanym przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie we współpracy z profilem Śladami Średniowiecza, czasopismem Archeologia Żywa. Patronem medialnym jest portal historykon.pl. Ja nazywam się Ewelina Siemianowska. Dzisiaj nasze spotkanie dotyczy Węgier we wczesnym średniowieczu i tutaj nasz współorganizator Archeologia Żywa ufundował nagrody. Jest to ta książka, którą możecie wygrać, wydana przez wydawnictwo poznańskie z serii Początki Państw. Stanisław Sroka, Węgry. Bardzo fajna pozycja oraz najnowszy numer Archeologii Żywej. Dzisiejszym gościem jest pan dr Lesław Spychała z Uniwersytetu Wrocławskiego. Pan doktor obronił pracę magisterską na tym właśnie uniwersytecie w 1986 roku. W 1997 zaczął pracować nad doktoratem, który obronił w czerwcu 2001 roku. Promotorem był profesor Lech Tyszkiewicz. Natomiast recenzentami Lech Leciejewicz i Idzi Panis. Doktorat dotyczył etnogenezy, czyli początków Węgrów w świetle łacińskojęzycznej historiografii wieków średnich. Celem pracy było zbadanie średniowiecznych wizji początków Węgrów i ustalenie ich genezy. A prywatnie, kiedy zaczęły się zainteresowania pana doktora Węgrami? Zaczęły się od przyjaźni. Pan doktor, jak tutaj nam wspominał przed transmisją, przed spotkaniem na żywo, w czasie stanu wojennego pojechał na obóz studencki na zrywanie jabłek, o ile dobrze pamiętam, i po prostu zawarł przyjaźni, które od tego czasu, czyli 40 lat, już trwają. Zainteresował się także językiem. Początkowo porozumiewał się w języku niemieckim, później zaczął uczyć się także języka węgierskiego. Po obronie pracy magisterskiej przebywał 2 lata na Węgrzech, później wrócił, rozpoczął pracę w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Wrocławskiego w dziale rękopisów. Natomiast od 2001 roku jest pracownikiem Instytutu Historii tegoż uniwersytetu. Co lubi poza Węgrami? Lubi podróże, w tym na Węgry, ale nie tylko. Jego ulubiona część świata to Bałkany. Zapraszamy na spotkanie z panem doktorem Lesławem Spychałą. Pytań jest sporo, więc może zaczniemy od razu. Pierwsze pytanie. Czy wczesnośredniowieczne pochówki Madziarów w Przemyślu z X wieku w rzeczywistości są śladem obecności władzy węgierskiej na tym terenie, panie doktorze? Pytanie zadał pan Paweł Kocańda. Witam państwa. Nie wiem, czy dobrze mnie słychać. Bardzo dobrze. Dobrze. Jeżeli chodzi o to pytanie, to można powiedzieć z takiej perspektywy czasu, że rzeczywiście pierwotne poglądy, można powiedzieć pierwsze wyniki badań związane z pracami panów profesorów Parczewskiego i Koperskiego sugerowały, nawiązywały też troszeczkę do doświadczeń jeszcze z archeologów z okresu, byśmy powiedzieli, przed II wojną światową, gdy to w okolicach Halicza znaleziono też takie niewielkie cmentarzysko właśnie starowęgierskie, bo tego rodzaju terminologii używano i sądzono, że to są prawdopodobnie pozostałości jakiejś stróży węgierskiej po zewnętrznej stronie Karpat, które miały strzec jakby Węgrów przebywających w Kotlinie Karpackiej przed pieczyngami w pierwszym rzędzie, ponieważ no, z analizy, można powiedzieć, różnych przekazów źródeł, ale nie tylko bizantyjskich, ale również tu w pewnym sensie na przykład i kroniki Reginona Asprim, wynika, że Węgrzy no, wpadli do Kotliny Karpackiej. Ta symboliczna data, no, powiedzmy 896 rok, oczywiście nie przywiązujmy do niej zbyt wielkiej wagi, bo był to proces, a nie wydarzenie jednostkowe.
No i właśnie odbyć się to miało pod naporem, jak się sądzi, właśnie pieczyngów i z obawy przed nimi po prostu sądzono, że założono przed właśnie pasmem Karpat takie strażnice, które miały ostrzegać właściwych Węgrów, którzy znaleźli się w Kotlinie Karpackiej, czy tych, których my nazywamy też Węgrami, może tak powiedzmy, bo to jest kolejny problem, przed ewentualnym niebezpieczeństwem. Nie? Natomiast w międzyczasie, no powiedzmy, pojawiło się ze strony archeologów, tutaj przypomina sobie pana Florka, taka propozycja, że niekoniecznie mamy tu do czynienia z tego rodzaju zjawiskiem, co być może z pojawieniem się, byśmy powiedzieli, węgierskich, jakiejś węgierskiej grupy, czy węgierskich, tutaj nawet w tej książce, o której tutaj pani Ewelina wspomniała, pan Stanisław Sroka też do tego nawiązuje, nawiasem mówiąc, do tych propozycji, że być może tam znalazł się jeden z przywódców węgierskich, czyli Gyula Siedmiogrodzki, zwany też w źródłach Prokujem, przynajmniej identyfikuje, próbuje się identyfikować te dwie postacie, który pokonany został przez Stefana w czasie walki o prymat, można powiedzieć, wśród plemion węgierskich i miał szukać właśnie schronienia gdzieś, jak to się mówi, na ziemiach polskich i być może to są pozostałości właśnie takiej bytności. Oczywiście jest bardzo ciężko to rozstrzygnąć w sposób zdecydowany, natomiast musimy mieć świadomość, że no różne grupy etniczne udawały się, czy ich przedstawiciele trafiali no w inne, byśmy powiedzieli, zakątki. Można sobie wyobrazić, oczywiście znamy najszerzej oczywiście losy Skandynawów, którzy w różnych zakątkach Europy się pojawiali, chodzili często na służby, byli nie tylko przecież kupcami, rozbójnikami, ale i najemnikami dzisiaj byśmy powiedzieli, więc i tutaj w przypadku Węgrów również taka sytuacja mogła mieć miejsce. Tu oczywiście zwraca uwagę wszystkim to, że to niewielkie cmentarzysko w Przemyślu-Zasaniu ma dość, to nie jest cmentarzysko tylko wojowników, ale również i są tam pochówki kobiece i dziecięce, co by pokazywało raczej, no, że nie miało one tylko charakteru, byśmy powiedzieli, wojskowego generalnie rzecz biorąc. Natomiast no, obracamy się bardziej, można powiedzieć, w kręgu domysłów niż pewników, bo po prostu nie mamy żadnych źródeł pisanych, które z tym można było powiązać. No chyba, żebyśmy próbowali tu wiązać jeszcze ewentualnie problem tej wyprawy kijowskiej Bolesława Chrobrego i udziału tamże Węgrów. No ale czy to są jakieś pozostałości, czy może w tym kontekście należałoby rozpatrywać to niewielkie cmentarzysko, trudno powiedzieć. Tu chyba jak zwykle pierwsze i ostatnie słowo w tym wypadku będzie należało do archeologów, bo tutaj precyzja określenia chronologii może tych znalezisk mogłaby nam coś powiedzieć. Ja w swoim czasie się spotkałem też z takimi próbami, czy byśmy powiedzieli próbami identyfikacji tych szczątków, tychże właśnie określanych umownie jako nazwijmy to starowęgierskie z kawarami. Kawarzy byli plemiona, czy ugrupowaniem, nazwijmy to, pochodzenia tureckiego, które jeszcze w obrębie kaganatu chazarskiego, przynajmniej jeżeli oprzemy się na relacji Konstantyna Porfirogenety w jego De Administrando Imperio, do tego jeżeli dodamy bodajże wzmiankę roczników Annales Juvavenses bodajże Maximi, o ile sobie przypominam, która wspomina w 882 roku też o bitwie pod Kulmite właśnie z kowarami, a pod Wiedniem pewnie, jeżeli tak to zinterpretujemy, z Węgrami, a więc z tymi dwoma ugrupowaniami. Więc powstała taka dość, przynajmniej w zasadzie jest to w nauce węgierskiej przyjmowane na pewnik, że wraz z plemionami, które my nazywamy węgierskimi, przybyli do Kotliny Karpackiej przynajmniej te trzy plemiona kawarskie tureckiego pochodzenia wywodzące się z kaganatu. Łączy się to zwykle z wojną domową wcześniej w kaganacie związaną z przejściem tamtejszych elit na judaizm. Tu oczywiście mamy duże problemy z chronologią całego tego zjawiska, ile to trwało i kiedy i w którym momencie owi kawarzy się dołączyli. Natomiast no, tu można oczywiście do czego nawiązać. W źródłach pojawiają się, więc tutaj, a może powiem, wracając do tych kawarów jeszcze, na moją taką sugestię, taki znany archeolog węgierski, no bo się zapytałem, czy przypadkiem nie są to kawarzy na przykład, nie? Stwierdził, że wszyscy chcą widzieć właśnie we wszystkich takich bardzo charakterystycznych zjawiskach kawarów. I tu rzeczywiście, no pamiętajmy, że mówimy o środowisku koczowniczym i tu już prawdopodobnie te różnice między Węgrami a kawarami były
były słabo uchwytne. Pamiętajmy, że Węgrzy przez jakiś dłuższy czas też musieli przebywać w kaganacie chazarskim. Mamy do czynienia ze środowiskiem koczowniczym, więc tutaj no, musiałyby być jakieś zachować się specyficzne cechy kultury materialnej, które by pozwoliły ich odróżnić. A na czym polega też trudność? Ja pamiętam jeszcze w swoim czasie, jak istniał Związek Radziecki, że istniała taka dość żywa dyskusja między archeologami węgierskimi i nazwijmy to radzieckimi, nie jest to najszczęśliwsze, czy sowieckimi, bo tam byli archeolodzy przecież również z dzisiejszej Mołdawii, z Ukrainy. W każdym bądź razie toczyli spór, które znaleziska na terenie południowej dzisiejszej, czy to byśmy powiedzieli Ukrainy, czy Rosji, uznać można za węgierskie, czy Bolszyje Tigany, czy w któryś z różnych tych cmentarzysk. I tutaj nie mogli dojść do jakby porozumienia. Węgrzy za punkt wyjścia uznawali te, byśmy powiedzieli, pochówki, które uchwytne były w Kotlinie Karpackiej po prostu, a więc związane były z nomadami, którzy gdzieś tam w końcu IX wieku, w X wieku, a nawet czasami później przybyli. Dlaczego mówię później? Bo tu się uznaje, że ta, jeżeli mówi się o owej tak zwanej kulturze, no, czy o czasie zajęcia ojczyzny, to mówimy tu raczej o procesie, a nie jednorazowym wydarzeniu. Także tutaj jest bardzo ciężko rozróżnić i przypisać identyfikację. Do tego, co bym tutaj dodał, być może jest to w ogóle bezprzedmiotowe taka identyfikacja, dlatego że Węgierski Związek Plemienny był w mojej ocenie multietniczny. Z czego to wynika? Można zacząć przede wszystkim, w tym momencie też i cmentarzysko kawarskie, możemy, przepraszam, Przemyślu Zasaniu, czy kawarskie, czy starowęgierskie, czy jeszcze jakieś inne, możemy pod tym kątem po prostu rozpatrywać. Mianowicie spójrzmy już na samą nazwę Węgrów, którą my używamy w języku polskim, czy Niemcy, Ungarn, czy łacińskie Ungarii, czy Hongrois francuskie, te wszystkie, czy dawne Ugry. Ugry wywodzą się od terminu, przynajmniej w ocenie językoznawców, i to od kilkudziesięciu lat dominuje ta wykładnia, od terminu Onogur, tureckiego terminu, nazwy tureckiego związku plemiennego gdzieś na przedpolach Kubania, funkcjonującego jeszcze gdzieś na przełomie V-VI wieku naszej ery, który ta władza Onogurów upadła i wszystko wskazuje na to, wszyscy badacze są zgodni co do tego, że nazwa Węgrów trafiła do Europy za pośrednictwem słowiańskim. To by oznaczało, że musieli mieć po prostu styczność z ówczesnymi Słowianami. Tak, panie, przepraszam, tak? Panie doktorze, że przerywam, ale co do Słowian to jeszcze dojdziemy. Bo a dobrze, tak, ja wiem, bo tu się wątki będą ze sobą łączyć, tak, oczywiście. Tak, to będą się wątki łączyć, więc może przejdziemy do następnego pytania. Ja bym tu tylko dokończył, jeżeli pani pozwoli. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ ten związek owi Węgrzy, jak my ich nazywamy, którzy przybyli, wszystko wskazuje na to, że była to grupa o charakterze multietnicznym, nie tylko owi Kawarowie, nazwijmy tureckiego pochodzenia, ale sama prawdopodobnie elita tego związku, ci, których rządząca, czy których nazywamy nawet terminem Magyar, była też tureckiego pochodzenia. Większość imiennictwa dynastii Arpadów, podania, jakie zostały odnotowane, nazwy plemion węgierskich, to wszystko w zasadzie jest w dużej części element pochodzenia tureckiego w oparciu o materiał leksykalny z języków tureckich, w tej chwili objaśniany, można powiedzieć. Więc to wskazuje na... Oczywiście tam dla mnie są uchwytne też elementy irańskie, prawdopodobnie słowiańskie również, więc nie była to grupa homogeniczna, byśmy powiedzieli. Ja tu powiem, zresztą Węgrzy sami próbowali to rozróżniać między pojęciem Węgrzy a Madziarzy. Madziarzy to byliby ci, którzy mówili tym językiem, nazwijmy, ugrofińskim, a Węgrzy szerzej jakby rozpatrywani. Ale to już zostawmy tutaj, bo tylko chciałem zaznaczyć, że czasami używanie naszych współczesnych pojęć, czy naszych kategorii, jakimi my się posługujemy na co dzień, w stosunku do odległej przeszłości nie zawsze będzie zasadne. Tak, to są pewne ograniczenia, z którymi się musimy liczyć, bo tożsamość tam mogła być jaka? No, trudno im się było pewnie nazwać w jakiś tam sposób, tylko zwykle nazwa, jaką grupa siebie nazywa, to jest tak zwany endoetnonim, jak etnolodzy to określają, czyli ludzie albo ludzie mówiący zrozumiale. My się potrafimy porozumieć, ci inni są obcy, czyli bełkoczący albo niemi. Czyli Niemcy na przykład. Tak jak właśnie Niemcy. O to chodzi, tak, to jest między innymi ta sama kategoria. Dokładnie, a z tymi pojęciami, które nie zawsze, naszymi współczesnymi, które nie zawsze przystają do przeszłości, wiąże się też drugie pytanie. Tak. Kiedy powstało państwo węgierskie? Bardzo ogólne pytanie,
Tak, ono nie jest precyzyjne, bo ono ma dla mnie dwie warstwy. Pierwsza, ja rozumiem, że to dotyczy państwowości węgierskiej w sensie monarchii, bym powiedział Arpadów przede wszystkim, związanej ze Stefanem z pierwszym, czy świętym Stefanem, jak go określamy. Po węgiersku nazywa się go tradycyjnie Alla Malapitou, czyli twórcą państwa. Oczywiście musimy świadomość, że proces tworzenia państwa, jego przekształceń to jest proces wyłożony w czasie. To ma tylko symboliczne jakby znaczenie. Natomiast ja bym tu chciał zaznaczyć, że także w okresie wcześniejszym można powiedzieć, że funkcjonowała wśród Węgrów no, rodzaj organizacji państwowej, tyle że koczowniczej, na zupełnie innych zasadach. Koczownicy też tworzyli państwa i wcale nie oznacza, że oni się cały czas przemieszczali, żebyśmy broń Boże o czymś takim nie myśleli. Oni mieli podzieloną sferę wpływów, chociażby tak zwana relacja anonimowa, arabska relacja anonimowa z około 870 roku, która w oryginale się nie zachowała, ale zachowała się w dziełach innych twórców, nazwijmy to arabskich, czy Al-Gardiziego, Ibn Rusty, czy w takim perskim traktacie Hudud al-Alam. Ona nam wyraźnie pokazuje właśnie, jaki był ten sposób życia koczowników właśnie w tej najbliższej sferze, w tej, w której właśnie kształtowali się też, czy kształtował się ten etnos węgierski, czy z której on się po prostu wyłonił. Więc tam kwestia terytorium też jest dość istotna. Natomiast to, że po tym terytorium się przemieszczają poszczególne grupy i to nie zwykle w układzie plemiennym, tylko rodowym najczęściej, to już jest rozumiany problem. Najlepiej nam to w jakiś sposób w zasadzie pokazują dzieje trochę Mongołów, czy tajnej historii, czy kronik Rashida ad-Dina, które co prawda z późniejszego okresu, ale ten kasus nazwijmy ludu stepu przybliżają. Nie? Także tutaj, gdy mówimy o budowie państwa, musimy pamiętać, że to mamy jakby z dwoma formacjami, jedną koczowniczą, i drugą, można powiedzieć tą, jak rozumiem panu pytającemu, o co chodziło, nie? Że chodzi tutaj o państwo, o to, co nazywamy monarchią w zasadzie związane z koronacją. Nie? Dokładnie. Jeszcze będzie jedno pytanie właśnie o wpływy koczownicze, to jeszcze do tego dojdziemy. Następne pytanie pana Sławomira Staszczuka też jest takie dość ogólne i wychodzi poza wczesne średniowiecze. Czy była szansa w historii na prawdziwą unię z Węgrami, taką jak na przykład Unia z Litwą? Tak, ja powiem tak, że wchodzimy w sferę, gdzie mnie, tak powiem, moi nauczyciele akademicy mówili, że nie gdybamy. Nie? Natomiast oczywiście my w takiej formie dowolnej możemy się zastanowić nad takim problemem i powiem tak, że próbowałem się nad tym zastanowić, bo oczywiście co tu było, pamiętajmy, że większość tych wczesnych monarchii, które się rodziły w ówczesnej Europie, była państwami o charakterze patrimonialnym. Dopiero później podlegały one dalszym przeszedłem. Co to oznacza? Były uznawane za władztwo rodu. W tym momencie, jeżeli dochodziło między rodzinami panującymi do koneksji, a przypadkiem jakaś linia wymarła, to ci, którzy byli spokrewnieni, mogli zgłaszać pretensje do spadku. No to na zasadzie tak jakbyśmy dzisiaj spoglądali na prawo prywatne chociażby, nie? Więc tutaj były teoretycznie, tylko w naszym przypadku zwróćmy uwagę, że taka sytuacja w zasadzie nie nastąpiła przed okresem naszych schyłkowych piastów, można powiedzieć, nie? Czyli tutaj czasy Kazimierza Wielkiego, Karola Roberta i Ludwika Węgierskiego. Ja wiem, że to troszeczkę wykracza poza nasz zakres tematyczny dzisiejszy, ale jeżeli przy tym się zastanowimy, to zwróćmy uwagę, no, że wtedy dopiero doszło do Unii z Litwą, tej pierwszej, nazwijmy to, formy. I tu można by się oczywiście było zastanawiać. Natomiast zwróćmy uwagę, że co się podkreśla w literaturze, że w przypadku Litwy mieliśmy dość silne bodźce łączące nasze jakby interesy jako państwowe czy dynastii rządzącej, czy później no, po tym okresie interregnum przecież trzeba pamiętać. Więc raz, niebezpieczeństwo ze strony zakonu Najświętszej Marii Panny do mojego rozumskiego. Dwa, wspólne interesy na Rusi, to znaczy niebezpieczeństwo też ze strony Hanatów z jednej strony i rywalizacja o Ruś. W ramach jednego można było to spacyfikować, bo o ile za czasów Kazimierza Wielkiego słyszymy w zasadzie po 1341 o tych ciągłych niepokojach, jakie przez dobre 20 lat dotyczące oczywiście Rusi Halicko-Włodzimierskiej, bo tutaj ją mam na myśli, nie w szerszym jakby aspekcie. Natomiast no, później w zasadzie nie ma, nawet widać, że Jadwiga próbuje wyzyskać sprawę Rusi później wobec Zygmunta Luksemburskiego jako kartę przetargową, nie? Który poprzez małżeństwo z Marią uzyskał koronę po prostu węgierską. Nie? Natomiast do czego bym tu zmierzył? Zmierzał się do tego, że w przypadku Litwy tutaj był szereg wspólnych jakby
celów. Tu nawet możemy spojrzeć na tą nieudaną wyprawę Witolda, bitwę nad Worsklą chociażby, gdzie formalnie Jagiełło jakby go nie wspomagał, natomiast zezwolił mu na zaciąg na ziemiach polskich po prostu. A więc była jakaś wspólnota interesów, natomiast zwróćmy uwagę, jak było usytuowane Królestwo Węgierskie. Mało kto z nas sobie zdaje sprawę, że to było jedno w sensie terytorialnym, ale chyba i nie tylko, z najpotężniejszych państw ówczesnej Europy. Po drugie, no, miało coraz żywotniejsze interesy na południu, między innymi w Italii, w Neapolu, ze względu na pokrewieństwo dynastyczne również i tamta polityka. Przecież Ludwik Węgierski no, dużo uwagi poświęcił sprawom neapolitańskim. To niekoniecznie musiało interesować środowiska w Polsce. Jak widzimy, za czasów chociażby już Kazimierza Wielkiego, zresztą i później, też różnice miejscowe między Małopolanami i Wielkopolanami. Małopolanie ciążą ku Morzu Czarnemu, szlakowi handlowemu, Wielkopolanie ku północy, gdzie jest zakon krzyżacki, ujście Wisły i możliwość spławiania i też włączenia się w obieg handlowy, ale obie grupy mają jakby własne priorytety. Więc tutaj prawdopodobnie właśnie to ta rozległość tego terytorium, być może obawa przed tym, że byliby, jeżeli gdybyśmy spojrzeli ze strony Polski, ci możni byliby zmajoryzowani przez miejscowych, załóżmy węgierskich, którzy mieli siłą rzeczy bliżej, gdyby tym władcą był władca węgierski. No w tych warunkach to mógł być tylko władca węgierski, skoro wygasli Piastowie. Więc są to trudne, powiedzmy, pytania, na które no, możemy tylko bardzo hipotetycznie próbować odpowiedzieć, jeżeli chodzi o ewentualnie tego rodzaju Unię. Później mamy no, ten incydent oczywiście z Władysławem Warneńczykiem, nie? Później Jagiellonami u schyłku stulecia. Widać, że w żadnym wypadku nie udało się coś takiego. Ale oczywiście ta sytuacja się, nie możemy użyć, bym powiedział, jednego schematu do każdej z tych sytuacji, no bo później mamy niebezpieczeństwo tureckie. Zresztą ja tu na to, co powiedziałem, przywołam kronikę, tekst właściwie z jednej kroniki, tak zwanej kroniki dubnickiej. Ona została w Dubnicy na Słowacji, jakby w tej okolicy powstała, znajduje się w Budapeszcie i ona posiada fragment, który nie zawierają inne kroniki węgierskie. Tam jest mowa, że to oczywiście ona jest późniejsza, ale dotyczy czasów Macieja Korwina, że autor tej kroniki czyni wyrzuty Maciejowi Korwinowi, że on się interesuje północą, czyli bierze udział w wojnach z Kazimierzem Jagiellończykiem, Władysławem Jagiellończykiem tutaj na ziemiach polskich, a więc interesuje się tutaj tymi problemami północnymi, a nie docenia niebezpieczeństwa na południu, gdzie Turkowie osmańscy czynią postępy. I mi się wydaje, że to pokazuje właśnie to rozdarcie i trudności w znalezieniu szerszej akceptacji. Pamiętajmy też, że te monarchie, z którymi mamy do czynienia w tym okresie, to już nie są monarchie, że tak powiem, ani patrimonialne, to już są monarchie stanowe, a więc coraz większa rola czynnika, nazwijmy to, no tych, nazwijmy szlachetnie urodzonych, może takich nazwijmy, czasem zręby gdzieś tam parlamentaryzmu u nas, no w zasadzie rządy Jagiellończyka kończą ten okres takich silniejszych, nazwijmy to, władców, nie? Także tutaj myślę, że można szeroko rozpatrywać ten problem i czy zadowalającą odpowiedź uzyskamy, trudno powiedzieć. Nie? Dziękuję bardzo. My zapraszamy do udostępniania i do lajkowania naszego dzisiejszego wydarzenia. Następne pytanie Krzysztofa Sobańskiego. Czy są jakieś opracowania po polsku dotyczące ubioru wczesnośredniowiecznych Węgrów? Wydaje mi się, że z tym będzie... Muszę pana rozczarować, że raczej nigdy się z takimi nie spotkałem. Natomiast to, co mogę polecić, to największą rolę, jeżeli chodzi o rekonstrukcję, odegrał archeolog węgierski Gyula Laszlo. On zmarł chyba w 1999 roku, ale wywarł, no, bym powiedział, no tak jak u nas może Kostrzewski czy inni, taki wpływ na węgierską archeologię, stworzył własną szkołę między innymi. I co on zrobił? Między innymi oczywiście dość szerokie prowadził badania, natomiast on nawet wydał taką książeczkę właśnie ze strojami, jakby rekonstrukcją stron węgierskich, takimi malunkami własnego jakby autorstwa. Jest to na Węgrzech masowo, można powiedzieć, powielane i teoretycznie myślę, że gdyby wpisać Gyula Laszlo do jakiejś na przykład Bookline czy inny węgierskich antykwariatów, to za nieduże pieniądze tam przesył tego pocztą będzie prawdopodobnie droższy. Można taką książeczkę z ilustracjami ściągnąć i powiem szczerze, że z tego, co obserwowałem po 89 roku, gdy na Węgrzech, nie tylko u nas, ten ruch jakby taki
nazwijmy, od twórstwa historycznego się ożywił i szczególnie z tego okresu zajęcia ojczyzny, to bardzo często właśnie korzystano z tych jego ilustracji i one są nadal często przedrukowywane. Nie? Wiem, że w końcu XIX wieku i to też było wznowione jako taki reprint, jest chyba nawet dostępne gdzieś tam jako skan w internecie można znaleźć. Nie pamiętam niestety w tej chwili autora, ale jeżeli chodzi o zdobnictwo, ornamentykę strojów, różne tego rodzaju wzornictwo zostało wtedy opublikowane. Zresztą podobnie Niemcy to robili w przypadku ludów germańskich. Również podobne publikacje się ukazywały w XIX wieku i też są w XX wieku, były ponownie jakby wznawiane. Nie? Także można temu podejrzeć, jaka jest wartość tych drugich XIX-wiecznych materiałów. Byłbym ostrożniejszy, może powiem tak. Natomiast no, Dziula Laszlo był takim dość też, można powiedzieć, twórcą pewnej szkoły archeologii, można powiedzieć, węgierskiej. Ja tu podam jako tylko taką ciekawostkę, może niekoniecznie na ten temat, bo to też warto wiedzieć, że w węgierskiej nauce utarła się taki pogląd, dzisiaj do niego się rzadko chodzi, o dwukrotnym zajęciu ojczyzny. Tak zwane Kety Schonfoglalasz. To znaczy, że Węgrzy dwukrotnie przybyli do Kotliny Karpackiej. Pierwszy raz w VII wieku, około 670-80, a drugim to było to właściwe jakby zajęcie ojczyzny. Nie? Dziula Laszlo był jakby, może uznaje się go za właśnie twórcę tej całej hipotezy. Ona ma swoje pewne uzasadnienie, bo rzeczywiście widać, że w tym czasie do Kotliny Karpackiej przybyły jakiś stepowcy. Oni są określani w naszej literaturze często jako późni awarzy, albo w innej literaturze jako onogórzy. Dokładnie to jest jakby ta nazwa tej grupy etnicznej, o której wywodzi się nazwa Węgrów. Nie? Pojawia się na przykład w źródłach nazwa w VIII wieku Marcha Vngarorum, co przypomina jakby nazwę Węgrów. Dzisiaj może już szeroko się do tego nie nawiązuje, ale co jest znamienne w tym, że pomiędzy tymi archeologicznymi danymi mówiącymi o roku 670, gdzieś 80, przybyciu fali koczowników na tereny Kaganatu Awarskiego, kroniki węgierskie XIV-XV wieku w tych zachowanych wersjach dokładnie tak datują przybycie jakby Węgrów właśnie do Kotliny Karpackiej. Oni tam nie posługują się oczywiście datami, tylko mówią za papieża takiego, cesarza takiego i tak dalej. Nie? Więc to jest taka dość oczywiście zdumiewająca jakby synchronizacja między tym, co wiemy, ale specjalnie chyba nikt się tym za bardzo nie zajmował w mojej ocenie, przynajmniej nie udało mi się z tym zetknąć. Nie? Także tu to jest tak jakby wyjście poza oczywiście temat, ale warto wiedzieć, że coś takiego funkcjonuje i w nauce węgierskiej i świadomości też Węgrów, jak coś, co się nazywa dwukrotnym zajęciem ojczyzny. Dziękuję bardzo za bardzo wyczerpującą odpowiedź. Kolejne pytanie dotyczy, w zasadzie trzy kolejne pytania, które ze względu na czas połączymy, dotyczą kontaktów Węgrów z plemionami słowiańskimi, też tych, które mieszkały na terenach dzisiejszej Polski. I tutaj ja może przeczytam te pytania. Pytanie od pana Patryka Gałeckiego. Czy Węgrowie mieszali się z ówczesnymi plemionami zamieszkującymi tereny polskie? Jak układały się stosunki Słowian panońskich z Węgrami? Jak przebiegała madziaryzacja tej grupy? Czy była prowadzona metodami pokojowymi czy siłowymi? O to pyta pan Aleksander Jerzy Domański. I kolejne pytanie z tego pakietu. Jakie były kontakty między wczesnośredniowiecznymi Węgrami a plemionami słowiańskimi? Czyli takie też ogólne. Tak. Jeżeli można, to początków prawdopodobnie kontaktu ze Słowianami musimy się doszukiwać właśnie w strefie stepów. Gdy Węgrzy przebywali na tych obszarach, które Konstantyn Porfirogeneta nazwał Atylkuzu i Levedia, czyli Etelkys, Międzyrzecze dosłownie, można by to tak przetłumaczyć. Więc to jest ta strefa nadczarnomorska, można powiedzieć. Tam się sądzi, że się zetknęli, co więcej, że zetknęli się z nimi już w obrębie kaganatu, można powiedzieć, chazarskiego, bo tam się mówi o kulturze sałtowo-majackiej, która łączy w sobie elementy tureckie, alańskie i słowiańskie w zasadzie. Więc można się domyślać. Co więcej, jeżeli spojrzymy na język węgierski, to wedle takich znanych mi statystyk przyjmuje się, że w języku węgierskim znanych jest 5000 pożyczek z języków słowiańskich.
Są to oczywiście terminy w oficjalnym języku węgierskim i w formach dialektyczne również wzięte. I nazwa na przykład Polaków, czyli dzisiaj mówimy Lędziel, ale jej właściwa warstwa, nazwa w średniowieczu używana przynajmniej w XIII jeszcze wieku, to było, byśmy powiedzieli, Lędzien, nie Lędziel, tylko Lędzien. Uznaje się za jedną z najstarszych pięciu pożyczek, można powiedzieć, słowiańskich w języku węgierskim. Jeżeli spojrzymy to, co wcześniej mówiłem, na karierę, jaką zrobiła nazwa Węgrów, właśnie wywodząca się od Onogurów, to tu też się wskazuje na pośrednictwo słowiańskie, generalnie rzecz biorąc. A więc za pośrednictwem słowiańskim trafiła ona po prostu do innych języków, innych grup etnicznych i rozprzestrzeniła się po prostu po Europie. My tu jesteśmy oczywiście uwarunkowani jakby źródłami i z jednej strony oczywiście wiemy, że powieść minionych lat, najstarsze no takie źródło natury historiograficznej ruskie mówi dość wyraźnie, że Węgrzy przychodzili koło Kijowa, mówi o różnych tam wypadkach, mamy relację też najstarszej zachowanej również kroniki węgierskiej, mówię najstarszej zachowanych oczywiście, czyli tak zwanych anonimowych gestach Hungarorum, również wspominają o tej ścieżce, o kontaktach ze Słowianami i to nie tylko gdzieś tutaj na wschodzie, ale również w Kotlinie Karpackiej, bo to szczegółowo opisują. Problem polega na tym, że szczególnie relacje tego źródła węgierskiego no, są uznawane za trudne do weryfikacji. Pojawia się tam szereg na przykład imion, czy już nie mówię wydarzeń, których nie jesteśmy w stanie zweryfikować, bo nie mamy źródeł. Natomiast no, badania pokazują, że prawdopodobnie źródło, gdy to źródło powstawało, no, dochodziło. Dzisiaj najczęściej wskazuje się tutaj na początki XIII wieku, doszło na Węgrzech do rywalizacji pomiędzy tak zwanymi starymi i nowymi rodami, premiowanymi przez władcę. I tutaj można powiedzieć, uznaje się, że ta kronika miała służyć jakby podbudowaniu pozycji tych starszych rodów, czy że ten władca ewentualnie był z nimi, dziejopis, ten nieznany nam z imienia kronikarz króla Beli, jak się go często określa, byłby jakby ich rzecznikiem. Nie? Natomiast z tej też kroniki wydaje, gdyby na nią się oprzeć, można by uznać, że w dużej części Węgrzy podbili po prostu Kotlinę Karpacką, między innymi mieszkających tam Słowian. Chociaż z drugiej strony, jeżeli przyjrzymy się na przykład takiemu źródłu jak Chorografia Króla Alfreda, to źródłu anglosaskiemu, to ono jest źródłem jakby z tej epoki. Ono dość wyraźnie mówi, że pomiędzy ziemiami Bułgarów, a ziemiami Wielkich Moraw były pustkowia. Nie traktujmy oczywiście tego dosłownie, bo z jednej strony oczywiście możemy tu wyobrazić sobie Puszczę Węgierską, czyli step jako taki, raczej nie oznacza to, że nie były to tereny zamieszkałe, tylko politycznie niepodporządkowane, stanowiące być może jakąś strefę buforową i tak dalej. Nie? Więc tu archeologicznie oczywiście obecność różnych elementów, czasami w archeologii to jest no, czasami ciężko przyporządkować poszczególne znaleziska, oczywiście w sposób etniczny do danej grupy. Jest to jedna z największych trudności, jaką pewnie archeolodzy i historycy korzystający z ich dorobku po prostu się borykają. Natomiast dzisiaj przyjmuje się, że to zajęcie ojczyzny, nazwijmy to, i stosunki z miejscową ludnością zapewne układały się różnie. Nie każdy oczywiście, który miał na tym obszarze pozycję, że tak powiem, zapewnioną, chciał się jej, że tak powiem, zrzec, a z innymi ustalono jakiś modus po prostu vivendi. W jakiś sposób, tak jak mówię, no, nie możemy oprzeć się na tych anonimowych gestach, bo nie jesteśmy w stanie tych informacji zweryfikować. Tu dotykamy od razu słynnego poglądu na ten temat, że Węgrzy położyli kres istnieniu państwa wielkomorawskiego. No, ono zajmowało też dużą część przecież tych obszarów, o których mówimy. I tutaj w zasadzie ja się zgodzę z profesorem Sroką, że nie mamy podstaw aż do tak daleko idącego wniosku, można powiedzieć. Przynajmniej w świetle tych znanych nam zachowanych źródeł. No i tutaj, jeżeli chodzi o, bo tam był wątek, również pojawił się plemion polskich, no trudno, tu oczywiście nawiązać możemy do Przemyśla Zasania, do tej nazwy właśnie Polaków w języku węgierskim, dzisiejszej wersji Lędziel. One są jakimiś świadectwami pewnych kontaktów, natomiast tych znalezisk na naszych terytoriach nie ma zbyt dużo, więc archeologicznych, źródła pisane w zasadzie milczą,
więc trudno nam jest coś więcej powiedzieć. Oczywiście mamy w tak zwanej kronice węgiersko-polskiej, czy w źródłach z nią filiacyjnie powiązanych wzmianki o tym, że no we wczesnym okresie formowania się czy to państwa węgierskiego, czy później polskiego doszło do tego, że gdzieś tam aż do Dunaju panowanie Bolesława Chrobrego sięgnęło. Ale no jest nam bardzo trudno zweryfikować te informacje, bo źródeł jest naprawdę niewiele, jeżeli o to chodzi. No, a kronika polsko-węgierska ma to do siebie, że bardzo wiele informacji budzi no, co najmniej zakłopotanie historyków. Być może no, nie powinniśmy je odczytywać jako fakty historyczne, tylko jako fakty kulturowe, czyli takie, które zostały stworzone przez dziejopisa w jakimś celu, osiągnięcia jakiegoś konkretnego efektu. Natomiast nie muszą stanowić one odbicia faktów historycznych, bo wiele, można powiedzieć, w zasadzie no, informacji jest bardzo trudnych do weryfikacji po prostu. Z drugiej strony może to właśnie jest efekt pewnej perspektywy, upływu czasu i tego, jak pewne wydarzenia zachowały się po prostu w pamięci albo w jaki sposób były odtwarzane, czy nawiązywano, oczywiście w jakiś sposób celowy, nazwijmy to, nie? Bo tutaj no, w oparciu o pracę przede wszystkim profesora Ryszarda Grzesika, no my dzisiaj tą kronikę wiążemy z księciem, bratem królewskim, księciem Kolomanem i jego małżonką, córką Leszka Białego, gdy władali jeszcze, no, że tak powiem, tu częścią Rusi, a później znaleźli się na terenie dzisiejszej Słowenii, byśmy powiedzieli, czy Slawonii dawnej, może tak to określmy, bo to niekoniecznie są te pojęcia do końca dzisiaj zgodne. W każdym bądź razie no, nie jest to, myślę, że więcej do powiedzenia będą mieli tu archeolodzy, bo tutaj no, oczywiście można badać nazwy miejscowe, które się zachowały na przykład w dokumentach średniowiecznych, w źródłach narracyjnych i one nam pokazują, że na samych Węgrzech jest znanych około 300 nazw tak zwanych miejscowości, w których żyła ludność służebna, więc świadczyła pewne konkretne posługi i duża część z tych nazw no, ma jakiś ten charakter, uznaje się, że słowiański, czy związany ze słowiańskimi. Już sama nazwa jednej z grup ludności, udwornicy, czyli ci, co żyją na dworze, pokazuje słowiańskie jakby wpływy. Także to też jakby, powiedzmy tak, no tu można by do tego pytania związanego ze Słowacją też nawiązać, ale to może poczekajmy, bo tak, to też... jest pytanie o Słowację, tak, dokładnie. Bo ja bym powiedział tak, że przede wszystkim... musimy na to zwrócić uwagę, że państwo słowackie wykształciło się dopiero po II wojnie światowej. Wcześniej go nie było. Możemy mówić w XIX wieku o odrodzeniu narodowym Słowaków oczywiście. Ale nie? Do tego pytania jeszcze dojdziemy, panie. Dobrze, dobrze. Tak, to do tego jeszcze dojdziemy. Następne pytanie jest bardzo ciekawe. Zadał je pan Radosław Iwo Teichert. I brzmi ono tak, co skłoniło Węgrów do chrztu w obrządku zachodnim? Równie blisko było im do orbity bizantyjskiej, a i utrzymywali oni relacje z Cesarstwem Wschodniorzymskim. Czy miało to związek z ich porażką z ręki Ottona? Oczywiście chodzi o Lechowe Pole. Tak. I może druga część pytania, to znaczy druga część pytania wiążąca się też z Lechowym Polem, ale jak... Może od razu. Pan Marcin Lewandowski. Dlaczego klęska na Lechowym Polu wpłynęła na zmianę organizacji społeczeństwa węgierskiego i stworzenie państwa wczesnofeudalnego? Przecież wiemy, że Węgrzy udowodnili nam, że wcześniej potrafili się podnieść po klęsce militarnej. Tu chodzi o 933 rok pod Riadę, więc... Tak, ja powiem, że połączenie obydwu pytań to jest bardzo szeroki temat, można powiedzieć. Mianowicie dlaczego, czy powiedzmy klęska na Lechowym Polu zaważyła jakby na losach i jakby przekierowała te losy Węgrów z tej wspólnoty, nazwijmy nomadycznej, w kierunku żyjącej w trybie osiadłym. Nie? Oczywiście musimy zwrócić sobie uwagę na to, że po pierwsze Węgrów traktujemy w tym okresie oczywiście jako społeczeństwo koczownicze, ale w nauce węgierskiej od dłuższego czasu się mówi o właśnie stylu życia jako tak zwanym półkoczownictwie, a więc, że i pewne elementy rolnictwa się pojawiały.
Temu sprzyjały oczywiście, jeżeli spojrzymy na strefę stepów, od odległych gdzieś tam od stepów dzisiejszej Mongolii po Kotlinę Karpacką, to ona się dzieli na dwie takie części. Wschodnią, która jest mniej gościnna dla rolnictwa i siłą rzeczy ci, którzy tam żyją, są skazani na gospodarkę nomadyczną, można powiedzieć, hodowlano-pasterską. Natomiast na zachód od Uralu, dzięki, że tak powiem, składowi gleby, jest możliwe również kultywowanie po prostu rolnictwa. I Węgrzy gdzie się znaleźli w tej strefie, czy gdzie się pojawili, wykrystalizowała się ta grupa etniczna, nazwijmy to tak, no uznawani są za właśnie taki element już o charakterze półkoczowniczym. Natomiast elementem charakterystycznym dla większości grup koczowniczych no było to, że część dóbr czy część środków, jakie były im niezbędne, ale to nie tylko do życia, ale również po to, żeby grupa rządząca utrzymała się przy władzy, było pozyskanie pewnych lukratywnych, luksusowych dóbr, nazwijmy to. Nawiązuje to do tego, co Peter Hitcher pisał w tych migracjach dotyczących Europy, zresztą szerzej znane zjawisko tak zwanej alimentacji dóbr, dotyczące zresztą nie tylko społeczności koczowniczych. A więc tutaj wiemy przecież, że okres od schyłku IX wieku właśnie do tej początków drugiej połowy X wieku jest nazywane też w węgierskiej historiografii okresem najazdów węgierskich. Rzeczywiście tych najazdów było dość sporo, oficjalnie mówi się o 33, chociaż tu można dyskutować na ten temat, które teksty można ze sobą, źródłowe przekazy uznać, że dotyczą tej samej wyprawy, czy też innej. W zasadzie można powiedzieć, że w ostatnich latach dużo na ten temat się jakby nie pojawiło literatury. W zasadzie opieramy się na starszych ustaleniach, czy to włoskiej badaczki Ginny Fasoli, Sabolcza de Vajaja, czy trochę Julii Kriszto z lat 80. I w zasadzie poza może tym najazdem na byśmy powiedzieli, na Saint-Gallen, czy najazdem na Półwysep Iberyjski, bo tam zachowały się dwie takie ciekawe relacje, to w zasadzie specjalnie ten temat już dzisiaj nie wzbudza takich emocji, czy trudno wyjść poza to, co do tej pory zostało, można powiedzieć, zbadane. Czasami jakieś na terenie Belgii znaleziska archeologiczne się wskazuje, że mogą być właśnie pozostałością tychże najazdów węgierskich. To są dosłownie pojedyncze jakby takie sytuacje. Natomiast w ten sposób można powiedzieć, że Węgrzy głównie przez tereny cesarstwa, byśmy powiedzieli, czy cesarstwa, jeszcze wcześniej nie cesarstwa, tylko tych rodzących się Niemiec, bo tu patrzmy na to w pewnej perspektywie, udawali się często do Europy Zachodniej, czy brali udział w tamtych wyprawach, tylko że pamiętajmy, że nie tylko jako rabusi, ale sojusznicy. Zwykle uczestniczyli oni w lokalnych konfrontacjach, walkach o władzę, a więc któraś ze stron ich po prostu od pewnego czasu wprowadzała. I w momencie, kiedy najpierw Henryk I, a później tutaj Otton I rozpoczęli przeprowadzanie reform w Rzeszy, wzmacnianie władzy królewskiej, prowadziło to później też do przyjęcia korony cesarskiej, do rozciągnięcia wpływów, między innymi na Italię, czy Italię Północną przede wszystkim, to tutaj musimy zwrócić na to uwagę, że ta klęska na Lechowym Polu nie musiała zachwiać rzeczywiście potencjałem, byśmy powiedzieli, militarnym Węgrów aż na taką skalę. Natomiast ona uświadomiła im, że kończy się epoka swobodnego przemieszczania się, że to, co Henryk I zapoczątkował i później było kontynuowane przez Ottona, któremu udało się wystąpić przeciwko Węgrom nie tylko w oparciu o ten potencjał, którym jako władca dysponował, ale wspomagany również przez książąt. Pamiętajmy, że Rzesza to jest jednak potężne księstwa, nie tylko saskie, ale bawarskie, turyńskie, inne, nie? Więc jeżeli to doszło tutaj do solidarnej akcji, więc być może jest to uświadomienie sobie pewnych, nie wiem, byśmy powiedzieli, powiewu historii, pewnych zmian, jakie tutaj zachodzą, ale z drugiej strony musimy się zastanowić, czy nie ma tu przyczyn wewnętrznych, mianowicie rywalizacji też o władzę, skupienie się, ponieważ to też dzisiaj nie jest jakimś przedmiotem wytężonych prac, ale w swoim czasie, chociażby Dirfik, którego książkę przetłumaczono też na język polski, tak mówimy, że to jest biografia świętego Stefana, czyli król święty Stefan i jego dzieło. W zasadzie jest to kawałek historii Węgier z tejże epoki. Tutaj byśmy powiedzieli, że
On się starał, zastanawiał się nad tym między innymi w zasadzie od lat 50. prowadząc takie badania, co jakiś czas do nich powracając, do lat 90., jakimi siłami i w jaki sposób Węgrzy prowadzili te najazdy. Czy były one skoordynowane w jakiś sposób, czy po prostu zależnie od tego, która ugrupowanie, czy która grupa plemienna otrzymała swoje siedziby, to miała kierunki określonej ekspansji przed sobą. Więc tutaj pokazuje nam to, mimo oczywiście tego, że wiemy, że tam mówimy często o Arpadzie, o dynastii Arpadów, pierwotnie mówimy o tak zwanym systemie naśladującym pewien wzór, byśmy powiedzieli, chazarski, dwuwłady, króla sakralnego i króla, nazwijmy to, faktycznego, czy tego dowódcy wojskowego, to jednak ta epoka kończy się gdzieś w początkach X wieku, ile taki system tutaj możemy przyjąć, tego podziału na władcę sakralnego, Kendę i Dziulę, bo Dziula, tu też musimy powiedzieć to, co mówiliśmy o tym Dziuli Siedmiogrodzkim, to był pierwotnie tytuł turecki, z którego stał się po prostu imieniem, podobnie zresztą jak Gejza jest uznawany też za tytuł turecki. Nie? I wracając tutaj więc jakby do istoty problemu, no można się właśnie zastanowić, czy nie doszło do rywalizacji o prymat, gdy zawęża się po prostu sfera i możliwości, nie ma tylu dóbr, też możliwości do podziałów, gdy widać ograniczenia, nie trzeba się skupić na wewnętrznych sprawach po prostu, nie? Na przejęciu kontroli, szukaniu więc tutaj jakichś sojuszy, a szukanie sojuszy, no praktycznie w tym momencie no, mogło kierunkować właśnie też ku chrześcijaństwu generalnie rzecz biorąc. Szczególnie patrząc na Rzeszę, chociażby że spojrzymy na małżeństwo Stefana, małżeństwo z Gizelą, księżniczką bawarską. Także jeżeli tutaj jeżeli spojrzymy na politykę, na wczesne lata, czy konfrontacji Stefana najpierw z Koppaniem, potem z Aitoniem, z Dziulą Siedmiogrodzkim, on likwidował w jakiś sposób oponentów. To jest też troszeczkę taka sytuacja, która zapewne miała i miejsce w sytuacji również ziem polskich, gdy tworzyło się państwo gnieźnieńskie, jak je nazywamy umownie, czy polańskie, gdy tworzyło się państwo czeskie. Tam mamy przecież informacje o Sławnikowicach chociażby i ich losie. U nas mamy bardziej pozostałości archeologiczne. Tu mamy w przypadku węgierskim no, relacje źródeł pisanych dosyć, można powiedzieć, wiarygodne, można powiedzieć. A więc tutaj z punktu widzenia o władzę kontrolę, a więc kontrolę też nad dobrami i zasobami prawdopodobnie. Więc można powiedzieć, że było to przeorientowanie być może ekspansji ukierunkowanej na zewnątrz na eksploatację wewnętrzną i uzyskanie najlepszej pozycji wyjściowej przez kogoś z tychże kręgów. Oczywiście należy to postrzegać jako proces, a nie jednorazową akcję, bo w zasadzie no, powiedzmy udało się to Stefanowi w dużej części po prostu zakończyć. Natomiast oczywiście problemy związane z chrystianizacją no, są znacznie bardziej skomplikowane, bo tam od lat 947 roku, tutaj jak jeden z panów pytających no, zwrócił uwagę, rzeczywiście no, Bizancjum było wcale też nie tak daleko i tutaj rzeczywiście te pierwsze związki w 1947, potem w początku lat 50. Dziuli Siedmiogrodzkiego by wskazywały na to, że być może lepiej było, że takie próby były podejmowane, natomiast no, zwyciężyłaby, byśmy powiedzieli, ta opcja chrześcijaństwa jakby przyjętego z Zachodu, byśmy umownie powiedzieli, ale pamiętajmy, że to chrześcijaństwo formalnie stanowiło jedność oczywiście, nie? O tym nie możemy też zapominać i tutaj być może zależało to właśnie od tego układu sił. Prawdopodobnie trudno jest tutaj w sposób taki definitywny, bo my często przenosimy wstecz pewne nasze wyobrażenia z okresów późniejszych, czy kategorie myślenia po prostu. Dokładnie. W każdym razie wiemy też, że to chrześcijaństwo w obrządku bizantyjskim przez pewien czas, taki klasztor w Esprimwilcz po prostu jeszcze w XI wieku po prostu funkcjonował. Nie? Także to nie musiało być, nie musimy tego rozpatrywać też na drodze przeciwieństw, a być może pewne wycofanie się Bizancjum, bo do czego tu można nawiązać? Zwróćmy uwagę, że Bizancjum w zasadzie linią ograniczającą jego politykę stanowił Dunaj. To samo było potem z Imperium Osmańskim. Ze względów po prostu logistycznych, innych, przy ówczesnych warunkach to była pewna taka linia, no nie wiem, demarkacyjna, jakbyśmy ją nazwali. I być może okazało się, że w tych wewnętrznych rozgrywkach, zresztą widzimy, że w XI wieku no, między innymi Andrzej czy Salomon szukali pomocy w Rzeszy po prostu, nie? Przeciwko swoim konkurentom w walce o władzę. Dziękuję bardzo
za odpowiedź. Następne pytanie jest, trochę wykracza poza wczesne średniowiecze, chociaż to też zależy, jak to patrzy. Dlatego proszę o krótką odpowiedź, bo mamy jeszcze trochę pytań, tak, a tak. Jesteśmy już po połowie naszego czasu. Pan Igor Urban pyta o to, jak radzono sobie z najazdami sąsiednich koczowniczych ludów po opanowaniu Kotliny Karpackiej oraz jakie poczynili przygotowania w celu odparcia kolejnych inwazji mongolskich w drugiej połowie XIII wieku. Powiem tak, od razu się na to krótko też nie da, chciałbym, ale postaram się. Po pierwsze, no to już z tego, co wcześniej powiedziałem o tych stróżach, o tych hipotezach dotyczących Halicza, czy właśnie Przemyśla Zasania, to była taka koncepcja. Dwa, na Węgrzech stworzono tak zwany system diepi. Czyli to był też rodzaj w ogóle, czy tak zwanych ludów diepi, które po prostu służyły jako strażnicy granic. Na przykład no, szeklerzy, których znamy, czy syjkeje, jak się ich określa, mieli często tenże status i w zasadzie pewną autonomię i przywileje zachowali do 1849 roku. Takimi byli w X wieku pieczyngowie, których część osiedliła się też i służyła wojskowo właśnie ochronie granic. Nie? W XIII wieku pojawili się Kumanie z kolei. Po bitwie nad Kałką po 1223 najpierw Andrzej II no, ich wpuścił i więc próbowano te grupy wykorzystywać. Zresztą szereg nazw miejscowych tutaj, nawet nawiązujących nie tylko do tego jak pieczyngowie, Beszeni, czy Kun, czy jakieś inne tego rodzaju miejscowości, ale również na przykład Oros, czyli Rosjanie, może Rusini byśmy powiedzieli, bo Rosjanie to jest raczej współczesny termin, również mogłyby pokazywać, że takie elementy i to nawiązywałoby do tego pytania związanego też ze stosunkami ze Słowianami. Nie? Zwróćmy też uwagę, że syn Stefana I nosił tytuł Dux Ruizorum. To jest troszeczkę zagadką. Część badaczy sądzi, że być może, no kim byli Rusinami? No być może Rusinami, ale być może niekoniecznie Rusinami, tylko Skandynawami. Ową Rusią skandynawską. Nie? No tu pewne znaleziska pojedyncze archeologiczne, no, przez część badaczy są przytaczane, jak słynna znaleziona w 1910 grot złotej włóczni przy pogłębianiu Dunaju po stronie budajskiej. Nie? Określony jako wytwór pochodzący z pierwszej połowy XI wieku, można powiedzieć. Nie? Więc tutaj no, spotkamy się z różnymi jakby no, interpretacjami na pewno, jeżeli chodzi o tę sprawę. Coś jeszcze? Niech pani mi jeszcze przypomni dalsze wątki, jakie tam były, bo się tak skupiłem. Proszę. Jakie były przygotowania w celu odparcia? A jeżeli chodzi o Mongołów, właśnie, kolejny wątek o Mongołów, no tam widzimy już w czasie pierwszego tego najazdu tak zwanego, no to było tam wysłanie Palatyna Dynesza, który miał, ponieważ Węgry no, są położone w Kotlinie i od strony stepów są odgraniczone przede wszystkim pasmem gór, przez które w zasadzie pokonać mogą, a szczególnie nomadzi, głównie przez przełęcze. Czyli to Użgorodzką, czy Żelazną Bramę, czy inne przełęcze siedmiogrodzkie, więc te przełęcze zwykle kontrolowano. Natomiast wiemy oczywiście, że Bela IV, który był tym władcą, któremu przyszło się zmagać z Mongołami, po prostu rozpoczął budowę czy rozbudowę systemu zamków, miejsc po prostu obronnych, ale podjął też inne działania, które są mniej znane. Właśnie, że tak powiem, ostatnio się nimi trochę zajmowałem, przeglądając dokumenty węgierskie. Otóż zaczął on wystawiać szereg dokumentów, można powiedzieć, jest to rozkwit dyplomatyki węgierskiej ówczesnej, w którym raz przenosił ludność, no nie do końca wolną zależność tak zwanych Jobagiones albo inne kategorie ludności, do kategorii, byśmy powiedzieli, rycerzy królewskich, czy podnosząc ich kategorię, zobowiązując do służby wojskowej po prostu. Tworzył, co więcej, zobowiązywał tych, których podnosił jakby w sensie społecznym do tego, że oczywiście ma stanąć z określonym wyposażeniem w razie potrzeby. Nie? Szczególnie postawił na tworzenie ciężkiej jazdy, jak to było określone. Nie? Więc szereg dokumentów zawiera wyraźne sformułowanie, z czym dany rycerz ma się stawić, ewentualnie zależnie od swojego statusu, jak na czele jakiegoś tam orszaku. Bo jeżeli był żupanem na przykład, czyli wyżej stojącym no, w hierarchii, byśmy powiedzieli takim odpowiednikiem naszego komesa, byśmy powiedzieli, więc no, jego zobowiązania były no, na pewno dalej idące. Natomiast ci, którzy byli awansowani, zwykle owi Jobagiones czy inni, no, musieli jakby sami
ponieść jakby te ciężary z obojem, bo wcześniej no to, to był taki system troszkę podzielony, że tam siedmiu łożyło się na jednego. Nie? Natomiast tutaj wraz z awansem społecznym i z reguły to też te dokumenty mówią, że już za pewne zasługi ci ludzie byli podnoszeni, ale widać wyraźną tendencję do powiększenia liczby tych, którzy mogli nosić broń i bronić po prostu kraju i pozostawać jakby na służbie królewskiej, a wiązano ich z tym między innymi nadaniami ziemskimi, przywilejami. Co więcej, część spośród takich znaczniejszych rycerzy otrzymywała na przykład zgodę na budowę zamków albo ich odbudowę. Więc król nie jakby nie tylko własnym sumptem, ale również jakby mobilizował też czynniki no, terytorialne, byśmy powiedzieli, tych poddanych na obszarze państwa. Drugą rzeczą, którą Bela IV też podjął, jest taki ciekawy jego list do papieża. W połowie lat 50. bodaj, powiedzmy tak, my znamy datę dzienną, to był chyba 11 listopada, żebym nie przekłamał, natomiast sądzi się, że list został napisany między 1248 a 1255, w którym on napisał, że właśnie nawiązywał do niebezpieczeństwa mongolskiego, czy tatarskiego, jak popularnie je mówiono, i mówi, że on między innymi poświęcił się w zasadzie, byśmy powiedzieli, oddał 3 swoje córki za mniej liczących się władców. Tu chodziło oczywiście o księcia ruskiego, księcia małopolskiego i księcia wielkopolskiego. No małopolskiego to Bolesław Wstydliwy i Kinga, a z kolei Bolesław Pobożny i Jolenta to. A więc wyraźnie pokazuje, że on szykując się przed tą groźną kolejną powtórzeniem się tejże akcji, no w ten sposób się poświęca, no i apeluje też o pomoc do Stolicy Apostolskiej. Nie jest to oczywiście jedyne pismo, gdy Bela próbował szukać sojuszników, no można powiedzieć rozsyłać pisma czy jakieś tam listy. Zresztą też i inni władcy ówczesnej Europy w czasie, byśmy powiedzieli, tego pierwszego najazdu mongolskiego, no wiele takich pism krążyło po Europie i Wacław Czeski, Fryderyk II Hohenstauf, więc ta, poszczególni biskupi w swoim czasie, na przykład Bertolt, arcybiskup Kaloczy, który na Węgrzech, więc też takie pisma, czy brał udział w ich rozsyłaniu, można powiedzieć, czy przesyłaniu pewnych wiadomości i mobilizacji. Próbowano więc jakby, byśmy powiedzieli, zorganizować obronę w poczuciu obrony chrześcijaństwa generalnie rzecz biorąc. I tu być może można szukać tego, co też jest wspólne później między dziejami polskimi, a właśnie węgierskimi, bo w obu krajach ta tożsamość antemurale chrystianitatis się zakorzeniła. Ale na Węgrzech jest trochę właśnie wcześniejsza, a później u nas, szczególnie w epoce nowożytnej, stała się ona też taką jakby wykładność, poczucie, że jesteśmy wysunięci najbardziej na wschód, mamy najwięcej jakby do czynienia z tymi naszymi sąsiadami, wyznawcami no, innych religii i czujemy tą odpowiedzialność. Nie? Więc tutaj też można w tym liście dostrzec takie akcenty jakby, czy w innych też pismach Beli, z lat wcześniejszych, mające na celu właśnie taką mobilizację, przypominanie i tak dalej. Nie? Także tutaj od takiej budowy grodów poprzez formowanie warstwy, byśmy powiedzieli, rycerskiej de facto, po akcje o charakterze międzynarodowym. Trzy takie elementy moim zdaniem u Beli są wyraźnie uchwytne czy widoczne. Bardzo ciekawe. Następne pytanie. Czy Sanok był kiedyś wejściową bramą do Węgier? Zadał Kubo Kurak. To pytanie. Takich bram to pewnie było więcej, bym powiedział, bo tam, gdzie wiodły przełęcze i można było nimi pokonać, i tu oczywiście nie chodziło o te wyprawy zbrojne, o których mówię, tylko o zwykłe codzienne życie, o handel i wymianę przede wszystkim. Więc w tym aspekcie pewnie tak to należy oceniać, że tu o to chodzi przede wszystkim, ale czy spojrzymy na przełęcz Różgorodzką czy inne, to rzeczywiście z takimi elementami możemy się spotkać. Szczególnie to staje się bardziej uchwytne, może nie w tym okresie, o którym my tutaj mówimy, bo po prostu świadectw jest dużo mniej. Natomiast od schyłku XIII wieku i później w XIV wieku to dość wyraźnie, można powiedzieć, widać, jeżeli chodzi na przykład o przywileje, jakie Władysław Łokietek, który w 1304
powrócił na ziemię polskie, no nazwijmy z tego umownie wygnania, które też, jak się sądzi, spędził nie tyle, jak dawniej sądzono w Rzymie czy na Rusi, tylko na Węgrzech czy północnych Węgrzech u ówcze tamtejszego, no też Palatyna w pewnym okresie, ale wówczas jeszcze nie, Amadeja Aby w zamku Gęc po prostu, na terenie dzisiejszej Słowacji po prostu sądzi się, że tam przebywał. No i gdy powrócił, zaczął wystawiać szereg przywilejów dla miast po prostu, tutaj oczywiście na ziemiach polskich, a one były związane właśnie trasą, szlakiem handlowym wiodącym z Węgier. Szczególnie miedź węgierska była tutaj, że tak powiem, ceniona i pożądana, w ogóle krusz też wszelkiego rodzaju. Węgrzy też słynęli z hodowli bydła, z eksportu bydła przede wszystkim w ówczesnej Europie, więc tutaj prawdopodobnie z tymi wydarzeniami, można powiedzieć, z tym ich codziennym życiem, gospodarką, handlem, wymianą handlową należałoby to wiązać, nie? Przede wszystkim takie spojrzenie, no. Dziękuję. Następne pytanie od pana Adriana Kondraciuka. Czy coś przeniknęło z dawnego świata stepowego, na przykład włócznictwo, konne zwyczaje, struktura społeczna, do świata chrześcijańskiego i co odróżniało węgierskiego rycerza od rycerza zachodniej Europy? Czyli też pytanie trochę o czasy... Tak, ale nie też wcześniejsze, bo co można powiedzieć, na przykład Węgrzy w czasie okresu tego najazdu węgierskich na Europę wypracowali nowy model broni. Chodziło o to, że była to broń, która łączyła sobie elementy miecza i szabli. Parę egzemplarzy archeolodzy tylko tego znaleźli. Był to nieudany eksperyment, z tego co wiem. Natomiast pokazuje to, że próbowano, ponieważ typową bronią koczownika była szabla, natomiast no ona w starciu no, z mieczem mającym i swoją wagę i swój zasięg nie zawsze daje gwarancji. Oczywiście wiemy, że koczownicy tam podstawową bronią był przede wszystkim łuk. Dawał on możliwość walki z dystansu, możliwość manewru i tak dalej. Cała taktyka zresztą tutaj ludów stepu również w to się wpisuje. Także widać, że próbowano na przykład w tej pierwszej połowie X wieku znaleźć jakiś konsensus między własną jakąś tradycją, przyzwyczajeniem być może, a wymogiem, zmieniającym się wymogiem po prostu pola walki. Nie? Natomiast no oczywiście można by się zastanawiać, jeżeli byśmy, jak długo przetrwały tego rodzaju struktury jeszcze koczownicze wśród Węgrów, bo w połowie XII wieku biskup Otto Freisingi, jak my bardziej po polsku mówimy, autor kroniki Bratanek Cesarski, napisał między innymi tak, że Węgrzy nadal żyją na przykład w namiotach. Nie? Tylko że część badaczy interpretuje to, że nie chodzi tu o Węgrów, tylko że chodzi tu o Pieczyngów, którzy stacjonowali wtedy, czy jako goście, właśnie pełnili różne usługi, podobnie właśnie jako ci strażnicy, między innymi granic, dostarczali kontyngentów. To lepiej nam jest znane później w okresie późniejszym z Kumanami, którzy tam powiedzmy w XIII wieku, w XIV wieku i tu na ziemiach polskich przecież się pojawiali, czy byli taką forpocztą, nie? Można powiedzieć. Także jest taka słynna miniatura na pierwszej stronie tak zwanej kroniki ilustrowanej, czy jak profesor Grzesik nazwał, obrazkowej, bo możemy i tak ją nazywać, po węgiersku Kejpesz Kronika. W internecie pewnie gdzieś tam skan jakiś krąży, a być może nawet na stronie Węgierskiej Biblioteki Narodowej można sobie otworzyć, bo tam ona jest teraz przechowywana, tam są wśród zeskanowanych kodeksów. I na pierwszej stronie co widać? Dużą miniaturę, bardzo ozdobną, na tronie siedzi Ludwik Węgierski, albo Wielki, jak Węgrzy mówią, bo u nas my nazywamy go węgierskim, na Węgrzech on jest wielkim. I po lewej i prawej stronie stoją dwie grupy postaci męskich. Po lewej typowo przedstawienie jak zachodnie rycerstwo, uznaje się, że to są Węgrzy. Po prawej stroją uzbrojeni na wschodni sposób i ubrani na wschodni sposób, więc w różnych kołpakach, z łukami, byśmy powiedzieli, kompozytowymi i tak dalej. Prawdopodobnie Jasowie, jak się ich interpretuje, Kumanie, być może Palouce, jeszcze jakieś inne grupy, nazwijmy tych koczowników, którzy w tym czasie na Węgrzech no, weszli po prostu jakby na służbę króla węgierskiego. Więc widać dwie wyraźne jakby kategorie tego rodzaju ugrupowań. Nie? Natomiast tu widać, że w XIII wieku, tu nawiążę do tego, co wcześniej mówiłem, że w tej optyce Beli IV, który zresztą i jego następców w pewnym sensie, bo oni to kontynuowali, było przede wszystkim postawienie na ciężkie rycerstwo, ciężko zbrojne.
Funkcjonowały oczywiście te lekkie, nazwijmy to, jak to mówimy, o kumanach, którzy w tym czasie byli na Węgrzech jeszcze, czy byli nadal, bo to. Natomiast wyraźnie widać, że postawiono na ten jakby europejski wzorzec przede wszystkim, znany w Europie, nie wówczas. Także to. No i chyba na razie tyle, no bo trudno tutaj. Dobrze. Następne pytanie, a nawet dwa pytania od pana Krzysztofa Zimby oraz od pani Anny Stasiak dotyczą wierzeń Węgrów przed przyjęciem chrześcijaństwa. Pan Krzysztof Zięba pyta, w co wierzyli Węgrzy, zanim przyjęli chrześcijaństwo, natomiast pani Anna Stasiak pyta o opracowania na temat tych wierzeń. Czy są, a ponadto o to, czy są jakieś ślady pokrewnych przedchrześcijańskich tradycji węgiersko-słowiańskich, na przykład Buszo Jaras z pogranicza węgiersko-chorwackiego. Buszo Jaras, tak. Tak, przepędzanie zimy. Powiedzmy tak, jeżeli chodzi o najwcześniejsze wierzenia, to mamy bardzo niewiele tych informacji. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o same Węgry, zwykle było tak, i to w swoim czasie zresztą taki dość świetny historyk węgierski Gyula Krisztó zwrócił na to uwagę. Zresztą on to czynił w oparciu o studia porównawcze, że gdy powstawały najstarsze utwory dziejopisarskie na tym kraju, specjalnie nie wspominano pogańskiej przeszłości. Ona była zbyt świeża i Kościół nie był w tym zainteresowany po prostu. A zresztą instytucja Kościoła i państwa się przenikały. Więc dopiero po 200-300 latach, jeżeli coś z tego przetrwało, to ewentualnie. Dlatego mamy niewiele świadectw, które by nam pozwoliły. Natomiast w ocenie badaczy Węgrzy okresu przed przybyciem do Kotliny Karpackiej i w tym momencie, choć przynajmniej epoki tych najazdów przynajmniej byśmy powiedzieli tą opcją, decyzją o przyjęciu chrześcijaństwa, bo pamiętajmy, że to, że powiemy, że czy Gyula, czy wcześniej Lill i Bulcsú, czy później Geyza przyjęli chrześcijaństwo, to nie oznacza, że od razu się stali chrześcijanami, wszyscy Węgrzy nimi byli. Proces dzisiaj, oceniamy, że proces chrystianizacji trwał od 150 do 200 lat. Zresztą najlepiej akurat w przypadku Węgier pokazują to dekrety królów węgierskich. Stefana, Władysława i Kolomana. Później już ich nie mamy. One pokazują, że nie będziesz chodził w niedzielę do kościoła, to taka kara cię spotka. Jeżeli będziesz orał wołami w niedzielę, to odebrane zostaną ci te woły i tak dalej. Wszystko było system nakazów i zakazów i władza państwowa w tym po prostu, można powiedzieć, uczestniczyła w sposób aktywny. Można uznać, że być może potem jeszcze coś takiego się ukazało, ale się nie dochowało. Natomiast to pokazuje, że od przyjęcia chrześcijaństwa do tego czasu właśnie minęło 150 lat. Czyli religia wprowadzona jakby nakazem, w której wprowadzanie pilnowała władza państwowa, stała się już przymusem jakby wewnętrznym, poprzez tą, nazwijmy, pracę edukacyjną szerzej. Nie? Więc tutaj musimy mieć świadomość, że od razu nie zanikły, zresztą mamy w większości, mamy na Rusi, w Polsce czy na Węgrzech te powstania tak zwane. Tam była sytuacja oczywiście dużo złożona i podobnie jak w Polsce, to i na Węgrzech nie będziemy się dopatrywali tylko antychrześcijańskiego charakteru. Tam była walka, rywalizacja między przedstawicielami dynastii o władzę i między innymi. Nie? Więc tutaj byśmy powiedzieli, że uznaje się, że Węgrzy w tym okresie wczesnym byli, możemy ich zaliczać do wyznawców szamanizmu, praktyk szamanistycznych, wierzeń totemistycznych przede wszystkim. Nie, nie mamy dużo argumentów za tym, są one pojedyncze. Z jednej strony jest to właśnie zachowane w kronikach węgierskich pewne elementy podaniowe, szczególnie tak zwane podania o Almusie albo o Turulu, jak się je nazywa, mówiące o początkach samej dynastii. Ono jest właśnie uznawane, zresztą ono ma swoje analogie, byśmy powiedzieli, gdyby się bliżej przyjrzecie, czyli w podaniu zapisanym o Cyrusie przez Herodota, w podaniu o założycielu Turków Osmańskich, Osmanie, czy o takim podaniu dotyczącym też znanym z okresu trochę późniejszego Buriatów, o tak zwanym Geserhanie. Tam są bardzo podobne motywy i to pokazuje, że gdzieś ten świat, byśmy powiedzieli, w moim pojęciu turecko-irański przede wszystkim, gdzieś pewne idee czy wyobrażenia krążyły i były po prostu adoptowane, okazywały się na tyle, można powiedzieć, pociągające, że je po prostu adoptowano. Nie? Więc tutaj głównie mówi się, jeżeli chodzi o literaturę, to w języku polskim, powiedzmy szczerze, mamy jedną taką książeczkę i dość popularną, pana Aleksandra Nawrockiego o tym szamanizmie węgierskim.
Myślę, że troszkę ostrożnie trzeba do tego podchodzić. Natomiast w literaturze węgierskiej znajdziemy trochę więcej opracowań, ale mówię, źródeł jest bardzo niewiele i na przykład jeżeli mówimy tutaj o totemizmie, to w zasadzie poza tym raz odesłaniem do tego turula, tego magicznego, czy ptaka, który się pojawia i jest protoplastą węgierskiej dynastii panującej, czy poza jednym znaleziskiem archeologicznym, takim znakami wyrytymi na kości, które znaleziono na Węgrzech gdzieś tam chyba w 1974 roku, Folia Archeologica, taki krótki artykuł się ukazał, że to prawdopodobnie były tamgi. Oczywiście możemy spojrzeć na kontekst nadczarnomorski, gdzie tam rzeczywiście to zjawisko, można powiedzieć, funkcjonowało. Nie? To tych, można powiedzieć, źródeł nie mamy tutaj za dużo do dyspozycji. Nie? I raczej być może tu poprzez analogię do innych ludów strefy stepów. Pamiętajmy, że strefa stepów w tym czasie zdominowała była przez grupy tureckie. One z reguły były wyznawcami owych praktyk szamanistycznych, totemistycznych. Epoka wcześniejsza to była epoka dominacji głównie ludów irańskich, byśmy powiedzieli, Scytowie, Sarmaci, czy później no, Jazygowie, Alanowie. A ten okres, o którym tu mówimy, był dominacją właśnie ludów tureckich i tam dominowały głównie te praktyki, można byłoby powiedzieć. No u nas, jeżeli można by sobie trochę chcieć wyrobić pewne wyobrażenie o tym, jakie mogły wyglądać wierzenia Węgrów, można byłoby sobie przyjrzeć się pracom Edwarda Tryjarskiego, który pisał o wierzeniach ludów tureckich po prostu i to takie dość naprawdę wartościowe książki w latach 90. wydał. Nie? Pokaźne i one mogły pokazać ten kontekst, w jakim zapewne te wierzenia się po prostu mieściły. Oczywiście spotykamy się z takimi podaniami, jakimiś opisami przysięgi na psa, czy tam rozciętego psa. Tu się wskazuje często na analogię, że nie tylko u Węgrów, ale potem Kumanie również podobne. A więc to też jest ten świat jakby turecki, który w mojej ocenie odcisnął bardzo wyraźne piętno na tych ugrofińsko mówiących Węgrach, jak ich nazywamy, nie? No dobrze, a co z tymi przedchrześcijańskimi tradycjami wspólnymi węgiersko-słowiańskimi? Są jakieś? Ale ja rozumiem, że tu chodzi o tradycje miejscowej ludności, zanim Węgrzy przybyli, tak? Trudno jest to rzeczywiście, powiem szczerze, ja się z tym specjalnie nie interesowałem, ale się też nie spotkałem, bo jest bardzo ciężko to odsiać. Ja w swoim czasie, jak spróbowałem te muzyczne elementy przyjrzeć się im, to można powiedzieć, że są dosłownie pojedynczy badacze, tam bodajże Lajosz Wardziarz, który zajmował się na przykład tym, żeby stwierdzić, jakie te wschodnie elementy przetrwały u Węgrów, właśnie z tego świata między innymi altajskiego i potem zakorzeniły się tutaj i nawet rozprzestrzeniły się po Bałkanach, nie? Ale powiem szczerze, no, ja się czuję bezradny tutaj w ocenie tego rodzaju sytuacji, nie? Związanych, bo po prostu nie mamy źródeł na dobrą sprawę, możemy znaleźć jakieś elementy, no nie wiem, czy to wystroju, czy praktyk, ale pamiętajmy, że te Węgrzy, jakbyśmy ich nie postrzegali, no, stykali się ze Słowianami, no już od strefy przynajmniej stepów nadczarnomorskich, później w Kotlinie Karpackiej, no współmieszkali, współegzystowali z nimi przez 1000 lat po prostu, nie? Dobrze. Następne pytanie od pani Anny Moniki Sztamy. Jak nazywała się córka lub siostra Mieszka I, wydana za księcia Gezę? Matka króla węgierskiego. Tak. No dotknęła pani, że tak powiem, problemu bardzo szerokiego, ale też proszę trudnego krótko. Do jednoznacznego, bo my tu często w naszej tradycji mówimy o Adelaidzie. Nie? Natomiast w tradycji, zależy, który przekaz weźmiemy pod uwagę, bo jeżeli weźmiemy, bo ta Adelaida, że z kroniki polsko-węgierskiej też tam jest odnotowana, natomiast i w tradycji, w źródłach związanych z tą kroniką, natomiast w kronice Titmara pojawia się określenie Beleknegini, natomiast w źródłach węgierskich Szarolta albo Szaroltu dosłownie. Nie? I no, zwrócono uwagę, że no, to nie są te same imiona, gdybyśmy to tak potraktowali, ale każde z nich ma pewne swoje znaczenie, więc raczej jest problem rozstrzygnięcia tego leży nie, w tej materii nie tyle po stronie historyków, co językoznawców. Natomiast w mojej ocenie wszystkie trzy terminy dotyczą jednej osoby, albowiem Szaroltu, czyli no byśmy powiedzieli, to jest dosłownie żółty, biała łasica, biała kula, biała dama. Beleknegini, no byśmy powiedzieli biała księżna w zasadzie. I Adelheid, szlachetna postać.
Te terminy, szczególnie w tym świecie ludów tureckich, biały to był ten możny, panujący, piękny, czarny to był jakby takie przeciwieństwo tego. Zresztą tam jeszcze inne kolory odgrywały rolę, ale bardziej jako kierunki stron świata, na przykład przejęte od Chińczyków. Ale tutaj no, można prawdopodobnie pod tymi jakby trzema imionami kryje się ta sama postać. Natomiast no, nie wiemy w jaki sposób, dla mnie nie jest do końca jasne, bardziej pod piórem historyków po prostu XIX, częściowo XX wieku doszło do takiej identyfikacji. Tu raczej wszystko wskazuje na to od dłuższego czasu, że mamy do czynienia tutaj, ponieważ też pewne cechy charakteru przypisane Szarolcie i Belek Negini się też zgadzają przez niezależne źródła, że była to po prostu córka Dziuli Siedmiogrodzkiego, która wyszła właśnie za Gejzę. To byłoby zrozumiałe w tej rywalizacji o władzę wewnątrz związku plemiennego po to, żeby, że tak powiem, wzmocnić własną pozycję. Nie? Także niektórzy sądzą, że być może doszło tu do nałożenia się takiej tradycji dotyczącej córki Mieszka II, której imienia nie znamy, ale przyjęto, że to była Adelaida i czy ewentualnie jej małżeństwa, nie? Z kolei z Belą I, nie? Że to zostało jakby przetransmitowane wstecz, ale dla mnie to w ogóle nie jest jakby... Powiem tak, nie czuję się władny w ogóle tego rozstrzygnąć. Dla mnie jedynym punktem zaczepienia jest to, że w zasadzie ta strona semantyczna tych wszystkich trzech imion ma pewne wspólne pola. I w zasadzie tyle można powiedzieć. Nie? Nie znamy też, no co można powiedzieć, mówi się często, że najstarszy pierworodny syn Bolesława Chrobrego, Bezprym czy Bezprzem, czy jakbyśmy go czytali, był synem księżniczki węgierskiej, ale tu też klucz stanowi dla nas w zasadzie to imię, które przypomina nazwę Bezprym po prostu węgierską. Nie? Dokładnie. Pytanie od pana Olka Sikorskiego. Jak odłączenie się Węgrów od pozostałych plemion ugrofińskich oraz zanurzenie w słowiańskiej przestrzeni kulturowej wpłynęło na ówczesny język węgierski. No trochę już dotykaliśmy. Wpłynęło, tak. To mówiliśmy akurat o tych elementach słowiańskich, ale rzeczywiście język węgierski posiada no, też inne jakby warstwy leksykalne, które zostały zapożyczone z innych języków, co świadczy o kontakcie ich. Nie? I tutaj jedną z nich, no, takich najistotniejszych i najwcześniejszych jest warstwa właśnie turecka. Tu się zależnie od badaczy, bo najczęściej mówi się o 200 zachowanych zapożyczeniach z języka staro-tureckiego w języku węgierskim. Niektórzy nawet sądzą, że około 400. Co więcej, co jest ciekawostką, duża część tych terminów dotyczy rolnictwa, a więc nie sfery sensu stricto nomadycznej. Więc to pokazuje, że Węgrzy musieli jako ugrofinowie, zresztą są jedynymi w zasadzie znanymi ugrofinami, którzy zostali nomadami. Żadna inna spośród tych grup no, w swojej takiej masie nie została nomadami i to prawdopodobnie dzięki czy pod wpływem wejścia właśnie w kontakty. Ja bym tu nawiązał właśnie do takich koncepcji troszeczkę już tam sprzed opublikowanych 20-30 lat temu pośmiertnie takich prac węgierskiego badacza Jeny Sicza, który w ogóle sądził, że węgierski związek plemienny tak na dobrą sprawę uformował się no, nie w IX-X wieku, tylko 200-300 lat wcześniej. On był nazywany, przynajmniej taką nazwa rzeczywiście przechowała się w źródłach węgierskich, jako Hetu Moger. Dosłownie tłumaczy się jako to w języku węgierskim Het Magyar, czyli siedmiu Węgrów. Siedmiu Maziarów byśmy powiedzieli i to znajduje odzwierciedlenie w nazwach siedmiu plemion węgierskich u Konstantyna Porfirogenety, czy w badaniach też, chociaż tutaj sytuacja jest nieco bardziej zagmatwana, toponomastyki na tej znanej z okresu wczesno-średniowiecznego, czy powiedzmy średniowiecznego na Węgrzech, gdzie w dokumentach zachowało się szereg różnego rodzaju nazw miejscowych, które uznaje się, że nawiązywały do nazw również tychże plemion węgierskich. Nie? Nic nie słychać. Słychać mnie, czy?
Nic nie słyszę. Teraz słychać, teraz słychać. Słychać, słychać. To proszę powtórzyć, tak. Tak, tak. Dobrze, dobrze. Wydaje mi się, czyli panu Bartłomiejowi, że nic tak nie łączy ludzi jak pełne brzuchy, to racja, i przy niczym tak dobrze nie ustala się dalszych losów świata niż przy wspólnym posiłku. I sedno pytania, jeżeli jest taki przepis, czy pan go posiada?
Powiem szczerze, nie znam, nawet nie znam jego nazwy. Natomiast oczywiście, gdy się mówi o kuchni starowęgierskiej, czy pisze w zasadzie niewiele, to tu się zwraca często uwagę, też odnosi się jakby poprzez analogię. Wskazuje się na przykład na przekaz Ammianusa Marcellinusa mówiący o Hunach i o wkładaniu tych płatów mięsa no pod, bym powiedział, pod siodło, no w zasadzie nie siodło, bo to nie było siodło i tak dalej, że to służyło później spożywaniu przez tychże nomadów, nie? I to ten wątek znalazł się w ogóle później szerzej jakby w dziejopisarstwie, natomiast ta praktyka rzeczywiście sądzi się, że miała miejsce, ale na czym innym polegała. Wkładano tam po prostu takie płaty, czy tłuste płaty po to, żeby w czasie dalszych podróży po prostu nie doznał jakichś tam obrażeń, obtarć i tak dalej, nie? Gdy te podróże były dalej idące. Natomiast no, wskazuje się tutaj, że na przykład na owego anonima węgierskiego, o którym wspomniałem, że tam jest taka relacja, że no, jedni z przywódców węgierskich zabili konia i go zjedli. A więc ucztę urządzili. Rzeczywiście tu się wskazuje, że dla nomadów to było istotne, już nie mówimy o kumysie oczywiście, czy innych. Możemy domyślać się, że podobnie jak w środowisku nomadów sposób uzbrojenia, sposób walki, tryb życia były podobne, to i były pewne wspólne cechy związane no, z kuchnią, byśmy powiedzieli. Nie? Natomiast no, tutaj wiemy też, tak jak wspomniałem to przy tej poprzedniej części, że sporo z zapożyczeń starotureckich dotyczy rolnictwa. Skoro dotyczy rolnictwa, to tam jest szereg terminów pokazujących, że no, w kuchni się znalazły też określone, że tak powiem, produkty, nie? Że nie były one obce ówczesnym Węgrom. Oczywiście tutaj można by w jakimś sensie znów archeolodzy pewnie mogliby coś powiedzieć, bo jak na stanowiskach osadniczych znajdą jakieś szczątki zwierzęce, czy jakieś jamy zasobowe, jeżeli się znajdowały już w okresie tym stabilizacji stosunków osadniczych, no to będą nam mogli zapewne coś więcej powiedzieć. Są takie prace no, zajmujące się jakby rekonstrukcją inwentarza, jaki Węgrzy posiadali. No tutaj jedno z pytań późniejszych nawiązuje do szarego bydła węgierskiego przecież. Zaraz będzie pytanie. Także niestety, po pierwsze, nie znam takiej potrawy, nie znam takiego przepisu. Co więcej, nie użyłbym tutaj nazwy narodowej w tym momencie, bo ja rozumiem w tej ciągłości, bo w sensie dzisiaj powiedzielibyśmy antropologicznym, w sensie też językowym. Zwróćmy uwagę, że Konstantyn Porfirogeneta, pisząc w połowie X wieku, napisał, że ci kawarzy, którzy przyłączyli się do Węgrów, Węgrzy nauczyli się języka kawarskiego, a więc tureckiego, a ci nauczyli się węgierskiego. A więc jakiś czas musieli koegzystować i te grupy no, w jakiś sposób, a to oznacza też no, oczywiście wymianę kulturową również, nie tylko też materialną, kulturową. Dziękuję. To może od razu przejdźmy do tego pytania od pana Daniela Marciniaka. Co mam właśnie wspólnego szare bydło węgierskie z łucznictwem? Ja rozumiem, że to jest zagadka. Ja bym tylko wziął, że chodzi o łuk kompozytowy i jego elementy wykonane z kości. I tylko to jedno mi przychodzi na myśl, no bo ewentualnie no mógłbym się zastanawiać tutaj, przyjrzeć się relacji tak zwanej kroniki tak zwanego Fredegara o Awarach i o tym, że Słowianie służyli u Awarów jako pasterze bawołów na przykład, bo Awarzy mieli sprowadzić bawoły do Europy, nie? Ale tutaj myślę, że chodzi o łuk po prostu kompozytowy i te części po prostu jako taki element, że to jest ta część wspólna po prostu. Tak, dokładnie. Chodzi właśnie o tak, kompozytowy. Tutaj ja już od kolegi Michała wcześniej usłyszałam dlaczego. Myślę, że może udzielimy jako muzeum odpowiedzi na to pytanie. Pewnie. Pytaniem pana Daniela Marciniaka. Bo teraz no nie mamy czasu, żeby o tym opowiadać. Pytanie kolejne od pani Pauliny Czyż. Co spowodowało, że Bela w pewnym okresie swego życia znalazł schronienie na dworze Mieszka II? Mhm. I czy po powrocie na Węgry jego stosunki z państwem Piastów układały się pokojowo? To pytanie też można no, połączyć z pytaniem pana Adama Lubowskiego. Czy państwo pierwszych Piastów było partnerem czy wrogiem Węgier? Zacznijmy może od tego pierwszego elementu. Dlaczego Bela? To nie tylko Bela, ale jego dwaj bracia, Andrzej i Lewente, znaleźli się rzeczywiście, szukali schronienia poza domeną kontrolowaną przez Stefana, albowiem ich ojciec Wazul no, został oskarżony o spisek przeciwko królowi i oni znaleźli się na wygnaniu.
No i tutaj między innymi mamy tą słynną, co prawda nie w kronikach polskich, ale właśnie w kronikach węgierskich, historię o Beli, który tutaj no jakby w imieniu, wystąpił w imieniu Polaków, no pokonał jakiegoś pomorzanina w pojedynku, zdobył sobie w ten sposób rękę księżniczki polskiej. Także tutaj myślę, że tutaj ten element, a więc oni się znaleźli jako, no tak jak w takim terminologii byś powiedział XVII-wieczny, jako eksulanci, tacy uciekinierzy, zresztą dwory ówczesne były pełne takich. To jest ciekawostką, to z reguły nie lokalne źródła o tych przybyszach informują, tylko źródła z kraju, z którego oni się wywodzili, nie? Także tutaj widzimy, że w przypadku Beli u nas w zasadzie mamy milczenie źródeł, natomiast źródła węgierskie o nim informują, nie? Natomiast nie wiemy nic o jakichś złych koneksjach, no tu jego synowie, no wywodzi się Gejze i Władysława, którzy odegrali później w walkach na Węgrzech o władzę istotną rolę, no i byli wspomagani, no Władysław przez Bolesława Szczodrego czy Śmiałego, byśmy powiedzieli. Także jakichś złych konotacji byśmy powiedzieli tu nie byli, a sam Bela dość nieszczęśliwie zginął, bo według relacji kronikarskiej zawalił się tron, na którym siedział po prostu. Bo to była taka konstrukcja zapewne znacząca. Nie? Także nie mamy w ogóle kroniki węgierskie dosłownie w paru słowach odnotowują jakby jego dokonania, nazwijmy to, czy jego bytem. Właśnie ten pojedynek zapisał się głównie tym pojedynkiem z pomorzaninem i tymi koneksjami polskimi w sumie można powiedzieć, nie? Przede wszystkim. Dobrze. Następne pytanie ma bardziej ogólny charakter. Pani Edyta pyta, dlaczego Słowacy nie lubią Węgrów od początku dziejów i proszę o uzasadnienie. Ja bym tego tak nie ujął, że nie lubią Słowacy. Musimy tu rozgraniczyć, oczywiście patrząc w perspektywie tysiąca lat musimy mieć świadomość, że Słowacja w terminologii węgierskiej Górne Węgry, Felszy Modior Orszak, była przez dłuższy czas częścią Węgier i można powiedzieć, nawiązując do jednego z poprzednich pytań, co się stało z tymi Słowianami, jakie były stosunki Słowian też z Węgrami, to można powiedzieć, że elity prawdopodobnie słowiańskie, które na tych terenach się znajdowały, uległy po prostu, przyjmuje się, madziaryzacji. Stały się niejako Węgrami, byśmy dzisiaj powiedzieli. I dopiero no, po wielu, wielu stuleciach udało się Słowakom jakby uzyskać w ramach już monarchii, byśmy powiedzieli habsburskiej, czy potem węgiersko-habsburskiej, czy habsbursko-węgierskiej, może poprawniej byłoby, tą tożsamość wraz z tym odrodzeniem generalnie narodowym. Natomiast ja bym może nie mówił, że to Słowacy nienawidzą, nie ma czego. Oczywiście są pewne konflikty narodowościowe. Pamiętajmy, że Słowacja jest duża, 300 tysięcy mniejszość węgierska, że tereny te należały. Państwa słowackiego wcześniej nie było i jak wiele takich państw, które nie mają jakby, czy ludność tych państw, która nie posiada jakby tradycji państwowej dłuższej, szuka własnej tożsamości i czasami szukanie tej tożsamości no jest, właśnie odbywa się na skutek jakby podnoszenia własnej roli. Jakby Państwo zresztą zwrócili uwagę, że na przykład wydaje się takie wydawnictwo, czy wydawano takie dwa tomy, Kodeks Diplomatyku Słowację, jeżeli chodzi o średniowieczne dokumenty, Kodeks Dyplomatyczny Słowacji. To są dokumenty królów węgierskich, inaczej mówiąc, albo kapituł w ramach kościoła węgierskiego, czy dostojników, żupanów, którzy pełnili funkcję, a nazywa się to, inaczej mówiąc, to jest szukanie jakby w mojej ocenie własnej tożsamości. Natomiast oczywiście w różnych sytuacjach kryzysowych może dochodzić do takich konfliktów. Mieliśmy na Bałkanach przecież tego rodzaju sytuacje też i dochodzi. W swoim czasie w latach 80. chodziło o budowę Tamy na przykład, gdzie to pomiędzy rządami węgierskimi i słowackim w Gabczykowie też toczyły się spory, no i Słowacy, można powiedzieć, postawili jakby na swoim, nie, tutaj, ale to dla mnie to jest ewidentnie szukanie własnej tożsamości, chęć jakby poszukania też tej własnej historii poprzez troszkę, no, jakby podpisywanie się pod nią w jakimś tam sensie, nie? Natomiast tutaj, więc ja bym tego nie postrzegał jako takie przeciwieństwo generalnie, bo to często jest troszeczkę na poziomie władz państwowych generowane, czy jakichś ambicji, nazwijmy takich, a nie często ludzi pracujących ze sobą, gdzieś tam współpracujących, żyjących. Oni, tak jak różne kasy pokazały, potrafili dłuższy czas żyć bez żadnych problemów, a nagle pojawiały się jakieś konflikty. Tylko z reguły one były wtórne w stosunku do jakichś problemów, na przykład ekonomicznych.
No tutaj akurat na tym pograniczu, powiedzmy, słowacko-węgierskim takich znaczących problemów no, nie było, można powiedzieć, a bardzo. Ja powiem co więcej. Duża część moich znajomych na Węgrzech to są Słowacy z pochodzenia. Ich dziadkowie na Węgrzech mieszkając mówili tylko po słowacku, a więc jeszcze przed II wojną światową. Natomiast oni mają ewidentną tożsamość węgierską. Są... Nawet można kultywują tradycje węgierskie i oni się uznają za Węgrów, mimo że znają po kilka słów tylko słowackich. To pokazuje też, że granica jest dość płynna. Zresztą tak jak pokazują badania socjologów od Friedricha Bartha, Edmunda Licza, tożsamość jest rzeczą plastyczną, a człowiek może mieć więcej niż jedną tożsamość. Nie? Więc tutaj gdzieś tutaj należałoby szukać tych odpowiedzi, byśmy powiedzieli. Natomiast no, wiadomo, że są pewne czynniki, tak jak mieliśmy na Słowacji jakiś czas temu, no, nie wiem, 8-10 lat temu wybory, to tą kartę antywęgierską się wykorzystuje, żeby zmobilizować też elektorat. Nie? Bo to są tego rodzaju jakby sytuacje. No. Gdzieś tam ma się świadomość, że kiedyś tu było państwo węgierskie, a być może będą chcieli, zresztą te takie atawizmy żyją nie tylko tutaj, nie tylko u Słowaków, czy tam Węgrzy mają swoje, każdy ma jakieś swoje, można powiedzieć. Nie? Także ja bym nie powiedział, że Słowacy nienawidzą, bo potrafią współpracować. Duża część Węgrów mieszka, część Słowaków no, stała się Węgrami, więc to jest bardzo zagadnienie takie niejednoznaczne. Że zdarzają się sytuacje konfliktowe jak wszędzie, jak między sąsiadami po prostu również, nie? Dokładnie. Zostały jeszcze trzy pytania. W zasadzie cztery, ale dwa można połączyć. Traktować jako jedno, tak. Więc tak krótko, bo już jest. Dobrze, w czasie, tak, już. A jeszcze mam rozwiązanie konkursu. Pani Klaudia Rogowska pyta o to, jak karano przestępstwa seksualne na Węgrzech. Tak, tu też nie mamy dużo świadectw. W zasadzie najistotniejszymi to są właśnie te dekrety królewskie, o którym powiedziałem, bo one normowały pewne życia. I jeżeli chodziło o to, co byśmy nazwali nadużyciami, cudzołożeniem i tak dalej, to kara zależała od statusu społecznego po prostu. Im ktoś wyżej stał, tym wyższą karę otrzymywał. I tam podstawową karą była kara chłosty i kara ogolenia na łyso po prostu. To były dwie. Jeżeli człowiek z pospólstwa dopuścił się takiego czynu, to podlegał tej karze. Jeżeli drugi raz się dopuścił, to również. Jeżeli trzeci raz, to tracił status wolnego człowieka po prostu. Nie? Natomiast ci, co stali wyżej, no to były często kary na przykład pieniężne, czy jeżeli na przykład z takiego związku urodziło, czy kobieta zmarła przy połogu, bo to się często kiedyś zdarzało, więc wówczas ten, który no, byłby za to odpowiedzialny, musiał, jeżeli to była na przykład no, osoba nie stanu wolnego, musiał jakby zwrócić albo dać taką, nazwijmy to, służebną kobietę, albo też no, finansowo wynagrodzić, że tak powiem, temu. I to normowały już dekrety. Natomiast oczywiście mamy coś, co zachowane jest też, powiedzmy właśnie w tychże dekretach, zakaz porywania kobiet. Bo to się z tym może trochę wiązać. No i tu chodzi o to, że ten zwyczaj w zasadzie przetrwał do XIX wieku na Węgrzech, szczególnie w Siedmiogrodzie, że te małżonki sobie porywano, wykazywano się więc jakąś sprawnością. Zresztą to pokazuje też, że jest to zwyczaj. Tam się było pytanie o te pozostałości dawne, stepowe w tym. Można to uznać, bo jak spojrzymy na tajną historię Mongołów i na to, że małżonka Byrte, małżonka Chingis Hana, czy Temujina, później Chingis Hana, została porwana przez jakiego Merkitę, a ten potem ją odzyskał, to jest to ten sam zwyczaj po prostu. Także to jest taka pozostałość, która przetrwała bardzo rzeczywiście długo, byśmy powiedzieli, tutaj nawiązując do wcześniejszego pytania po prostu. Bardzo długo. Następne pytanie, pan Przemysław Tądrowski pyta, jakie są podobieństwa i różnice między Węgrami a Awarami? Awarzy to tak. Którzy zajęli... Oczywiście. Gotlinę panońską 100 lat wcześniej, ale tutaj jeszcze pan Ernie Schwartz pyta o Hunów. Czy Huni a Madziarowie, jak silny jest ten związek? Tak, to pytanie... Książki można na to napisać, powiem szczerze, i książki to są na ten temat napisane. Jeżeli chodzi między Awarów a Węgrów,
No, nawiązałbym tu troszeczkę do, oczywiście tradycja dotycząca awarów zachowała się na przedpowieści minionych lat, która głosi, że wyginęli jak awarzy. Takie powiedzenie się ukształtowało. Pytanie oczywiście, skąd autor piszący gdzieś tam w Kijowie, w Ławrze Peczerskiej w początkach XII wieku, może trochę wcześniej, bo to w świetle badań dawnych rosyjskich czy późniejszych radzieckich, no to gdzieś tam już w połowie XI wieku z rąb tej kroniki miał powstać. Ale jeżeli na to spojrzymy, no to w zasadzie no zagadką było to ich zniknięcie. No i właśnie na Węgrzech też się nad tym zastanawiano, co się jakby z nimi stało. No i w swoim czasie właśnie Gyula László i cała jego szkoła, badając różne cmentarzyska, doszli do wniosku, że w zasadzie na części terytoriów przetrwało osadnictwo awarskie do przybycia Węgrów. Inaczej mówiąc, że do 896 w sensie symbolicznym, początku przełomu 9-10 oni tam przechowali, bo przez pewien czas cmentarzyska węgierskie oddzielne były od awarskich. Potem znikają rzeczywiście awarzy, jakby się rozpłynęli w tejże masie. Przynajmniej Gyula László w swoim czasie zgłosił jakby taką koncepcję, jego uczniowie też jakby tutaj się pod tym po prostu podpisywali. Natomiast wracając do tego, co wcześniej mówiłem o dwukrotnym zajęciu ojczyzny, no to tutaj właśnie też była taka, że ci awarzy to byłaby z tymi awarami ta pierwsza fala węgierska, jakby miałaby się około 670-80 pojawić w świetle tejże koncepcji, ci nosiciele żółtej tak zwanej ceramiki, czy później awarzy, czy onogurzy, jak ich nazywano. A potem dopiero przybyli tak zwani Węgrzy Arpada, można powiedzieć, nie? W początkach X wieku. Natomiast jedni i drudzy byli koczownikami, jedni i drudzy bardzo podobny model, zajęli podobne terytoria w dużej części, można powiedzieć też, przynajmniej dla nas, naszej jakby perspektywy. No ale tu oczywiście nie musi nas to zaskakiwać, bo spojrzymy na Scytów, wcześniej Sarmatów, to Puszcza Węgierska stanowiła najbardziej na zachód wysuniętą taką ekosferę, którą mogli oni zagospodarować po prostu. Nie? Więc to nie jest jakimś taki bardziej determinizm geograficzny, bym powiedział, i przyrodniczy, niż jakaś specyfika generalnie rzecz biorąc. Nie? No wiemy oczywiście, że awarzy nosili warkocze na przykład, nie? Ale wiemy też o Węgrach, że tu trochę mamy bardziej skomplikowaną sytuację, bo rzeczywiście mamy poświadczone też te fryzury węgierskie, czy też by noszenie warkoczy, zachowały się tam w pochówkach jakieś takie kółeczka do spinania tychże warkoczy, ale mamy też inne, to by pokazywało, bo fryzury bardzo często oznaczały no, jakby pewną tożsamość etniczną, ale czasami też status społeczny w danej grupie, bo tu mamy różne doniesienia źródeł z różnych okresów. Więc tutaj i u jednych i drugich możemy pewne no, wspólne, nazwijmy to, zwyczaje znaleźć, bo przede wszystkim dlatego, że byli koczownikami. Awarzy najeżdżali, Węgrzy najeżdżali, można powiedzieć, Europę. Zresztą zwrócę uwagę na ciekawe zjawisko językowe. W zasadzie w literaturze w tym aspekcie się na nie nie zwraca uwagi. Otóż języki, którymi my się posługujemy do dzisiaj, są de facto zasobami źródeł. To, co mówiliśmy na przykład o zapożyczeniach językowych z różnych warstwach językowych i tutaj możemy powiedzieć, że w językach słowiańskich, w językach, byśmy powiedzieli wcześniej germańskich, czy później no, głównie niemieckim i w języku francuskim zachowała się pamięć o koczownikach w postaci terminu. No, w przypadku Słowian jest to ów obr, Kroniki Wielkopolskiej, formalnie olbrzym. W przypadku Węgrów jest to ogr, ongrua po węgiersku. Z tym się wiąże nazwę ogra i te bajki o ograch. Po niemiecku jest to Hine, wcale nie Hun, tylko olbrzym. Hinen, Graben i różne tego rodzaju nazwy. A więc gdzieś w tożsamości, w pamięci zachowała się pamięć o tych koczownikach jako olbrzymach monstrach, które gdzieś tam się pojawiały wśród ludów słowiańskich, germańskich, no czy rodzącej się, że tak powiem, grupie francuskojęzycznej, czy romańskich, może tak powiedzmy. I zachowało się to w postaci takiego jakby językowego no, świadectwa, które często gdzieś tam do epoki co najmniej nowożytnej, a nawet, no bo powiedzmy, no, oczywiście u nas się tej nazwy obrów już nie stosuje, właściwie kronika ruska właściwie poświadczyła nam tylko tenże świadectwo. Ale co ciekawe, średni wzrost wówczas przyjmuje się, że tych olbrzymów był 1,67 m, więc nie chodziło tu o wzrost, tylko prawdopodobnie o tą optykę spojrzenia na tego jeźdźca, koczownika, obcego kulturowo, etnicznie, językowo, niosącego zniszczenie, grabież ewentualnie, bo tak to często postrzegano, może zbyt wąsko,
wszystko, byśmy powiedzieli. Ale tutaj aspekt psychologiczny zapewne jest taki najistotniejszy przy objaśnianiu genezy właśnie tego rodzaju terminów. Nie? Natomiast oczywiście można powiedzieć, że możemy się tu powołać na dzieje saskie Widukinda z Corvei, który pisał Hunowie, czyli Awarzy, czyli Węgrzy. Po prostu identyfikował jakby te trzy grupy, co było częstym zjawiskiem, bo wiadomo, że jeżeli pojawiało się jakiś nowy, nieznany nam, nieznana grupa etniczna, to szukano w przeszłości jakichś analogii po prostu, bo odnosimy się do tego świata, jaki znamy po prostu. I w tym wypadku, no, czy to Hunowie, czy Awarzy się stawali, rzeczywiście ta tradycja też, nawiązując do tej kolejnej części pytania, huńska zakorzeniła się na Węgrzech, ale w mojej ocenie ona powstała, zresztą nie tylko mojej, ale powstała pod wpływem po prostu właśnie głównie zachodnim. Raczej no, nie możemy tu mówić o tym, że w mojej ocenie, że Węgrzy są potomkami bezpośrednimi Hunów, byśmy powiedzieli, bo do końca też, jak spojrzymy, kim byli Hunowie, no to jest to niejednoznaczne. Kroniki huńskie mówią, że Hunem jest ten, kto uznaje władzę władcy Hunów. Bardzo krótko. A więc takie pojęcia, jak my mówimy naród, ja w ogóle nie używam dla średniowiecza do XIII wieku. To były grupy etniczne, ludy i liczyła się władza. A więc jeżeli był Rex Hungarorum, Rex Polonorum, Rex Bohemorum, to wśród tych jego poddanych byli nie tylko Bohemi, nie tylko Polonii, Hungarii, ale byli też hospites, różni goście z Niemiec czy z innych, na Węgrzech na przykład tak zwani Halisowie, Chwalisowie, czyli ludność, byśmy powiedzieli, żydowska, o bardzo wysokim wówczas statusie, albo też, jak się sądzi, Chorezmijczycy, których część jakieś ugrupowania się pojawiły. Więc no, można powiedzieć, że pytań jest oczywiście dużo, natomiast ta tradycja, ja bym tu się przychylił, zresztą trochę niezależnie, może powiedzieć, kiedyś usiadłem do tego i doszedłem do podobnych wniosków w zasadzie, jak w nieznanej mi wcześniej pracy profesor László Veszprémi z Budapesztu, który wskazał między innymi na to, że duże znaczenie w tej tradycji, a szczególnie miały pewne wypadki z lat 70. XI wieku, gdy to wewnętrzne walki węgierskie wmieszał się cesarz, cesarstwo, już za chwilkę kończymy, i tam pojawiła się tradycja tak zwanego miecza Attili, który został przekazany przez matkę Salomona księciu bawarskiemu, który stał na czele tychże wojsk, byśmy powiedzieli, Rzeszy, w dowód wdzięczności za udzielenie pomocy synowi. Natomiast no, skąd wiemy? Mówi o tym tak zwany Lambert Hersfeld w swoich rocznikach. Natomiast no, można sądzić, że te roczniki i ta tradycja powstały pod wpływem jednego z dostojników kościoła w Bambergu, tamtejszego biskupa Güntera, któremu lektor tejże szkoły w Bambergu zarzucał w jednym z pism, które się zachowało, to, że on się niczym innym nie zajmuje, czyli nie zajmuje się tym, co przystaje duchownemu, tylko czyta o dziejach Attili i co więcej nawet wystawia sztuki teatralne poświęcone jakby Attili. Więc z tą jakby postacią, z tymi bardziej pod wpływem Zachodu, pod wpływem tej podobieństw nas, Huni, Hungarii, trybu życia, tutaj te elementy odegrały istotniejszą rolę i Węgrzy to zaadaptowali. A dlaczego? Dlatego przede wszystkim, że w ten sposób zyskiwali legitymizację do zajęcia ziem Kotliny Karpackiej, które niegdyś stanowiły władztwo Attili po prostu. A każda grupa, która zajmowała, szczególnie dynastia, która rządziła, musiała wykazać, ulegitymizować po prostu swoje rządy na danym terytorium po prostu. I tutaj Attila no, pojawił się, bicz Boży, że tak powiem, no, stał się takim punktem odniesienia. Nie? Gdzieś przynajmniej wśród samych Węgrów tej tradycji, bo to mnie było przez źródła zachodnie odnotowane, ale od przełomu XII-XIII wieku, przede wszystkim od owych anonimowych gesta Hungarorum, ale w jakiś sposób być może od naszego anonima Gallego, który tą tożsamość huńsko-węgierską już poświadcza, a to oznacza w początkach XII wieku, ale ona była od początku X wieku w źródłach zachodnich już propagowana, można powiedzieć. Huni, Hungarii, najazdy, zniszczenia, rabunki. I to obcość, to wszystko pomagało no, jakby w identyfikacji po prostu tychże Węgrów, których nazwa Hungarii nic sama nie mówiła. Ale jak ją zidentyfikowano z Huni, stała się przemawiająca i w ten sposób można powiedzieć, Węgrzy uzyskali tożsamość huńską, tak jak mieli scytyjską i tak dalej, która nawiasem mówiąc niekiedy do dzisiaj pobrzmiewa, jak się z niektórymi rozmawia, a przynajmniej do XIX wieku była bardzo żywa. Dobrze, to przedostatnie tak, pytanie. Tak. Jakie były przyczyny wzrostu potęgi Madziarów w okresie średniowiecza i jaką rolę w tym procesie odegrała dynastia Arpadów? To jest pytanie od pana Andrzeja Boczkowskiego.
I o Arpadów pyta też pani Iwona Teresa. Jakie jest ich pochodzenie? Tu pan doktor mówił, że te takie legendarne to jest Etiopia. Tak, 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 tak. Więc tutaj... Krótko poproszę, bo czas nas goni. Niech pani powtórzy, że odpowiedział pana Boczkowskiego to pytanie. Jakie były przyczyny wzrostu potęgi? Wzrostu potęgi, tak, generalnie. Powiedzmy tak, jakbyśmy tu się odwołali do jednego z najstarszych źródeł, czyli do napomnień, jakie swojemu synowi zostawił Stefan I Węgierski, to on tam napisał, że jego państwo jest potężne czy bogate, byśmy powiedzieli, dzięki temu, że przyjmuje innych i oni wzbogacają jakby jego kraj, można powiedzieć. I można powiedzieć, że państwo węgierskie generalnie rzecz biorąc było państwem multietnicznym, bo to, co wcześniej mówiłem, sami Węgrzy nie byli jednorodni, a czy osadnictwo kumańskie, czy już nie mówię o tych wcześniej Chwalisach, Kawarach, Choryzmijczykach, miejscowych Słowianach, a być może jakichś innych grupach, których dzisiaj nie potrafimy zidentyfikować, które zajmowały miejsce no, w Kotlinie Karpackiej przede wszystkim. Wiemy z kronik węgierskich, że przybywali osadnicy na przykład z cesarstwa, później z terenów marchii austriackiej, rycerstwo. Królowie węgierscy chętnie ich przyjmowali, bo po prostu wzmacniało to ich jakby potęgę. Nie? Przy tym wypracowali ten system, o którym mówiłem, wykorzystania właśnie różnych grup, które osadzali do ochrony granic, generalnie dostarczania kontyngentów. W zamian gwarantowali im pewne przywileje, wolności, że tak jak później mówiliśmy o tych szeklerach, grupie dość o zagadkowym pochodzeniu, bo to jest co najmniej kilkanaście teorii mówiących o jakby o ich genezie, żadna do końca chyba nie przekonywująca. Niemniej wiemy, no, że dawniej uznawano, przez tradycji węgierskiej, tej średniowiecznej, uznawano ich za resztki Hunów, którzy pozostali w Kotlinie Karpackiej po prostu. A więc ten anonim węgierski, o którym wspomniałem, takich określa. Oczywiście nie możemy tego my literalnie zweryfikować czy traktować. Także tutaj na pewno ten element wykorzystania pewnego potencjału, pewnych bogactw, myślę w jakiś sposób. Co jeszcze tutaj mogło być? No to, co mówiłem też o Beli IV, o tych reformach przez niego podjętych w obliczu najazdu mongolskiego, też pokazuje tutaj to. No i wiadomo, że było to też państwo w sensie terytorialnym, a dawniej też, co to oznacza? Nie terytorium może jest wyznacznikiem wielkości, ale to, jakie szlaki handlowe, jakie zasoby po prostu są w danej ziemi, nie? Jakie potrafi je wykorzystać. Także tu wydaje się, że no, Węgry były znane przecież w średniowieczu, no szczególnie od XIII-XIV wieku, no, z różnego rodzaju kopalin właśnie, szlachetnych metali przede wszystkim, nie? Również z rolnictwa czy z hodowli, ale przede wszystkim bydła, nie? Tutaj zaopatrywali, że tak powiem, Europę, w wołowinkę byśmy dzisiaj powiedzieli. Także tu prawdopodobnie no, należy poszukiwać pewnej potęgi, natomiast oczywiście pojawiły się na niej rysy już za czasów Andrzeja II. Wiadomo, że wszelkie walki o władzę, jakie cały czas się toczyły, co jakiś czas, gdy pojawiali się zewnętrzni interwenienci, no nie sprzyjały jakby wzmocnieniu tejże władzy, no a też tak jak mieliśmy w 1301 roku, no, taką bez potomka męskiego śmierć Andrzeja III, ostatniego Arpada, też otworzyło jakby nowe rozdanie tutaj. I w zasadzie, chociaż nawet Andegawenowie, którzy przejęli władzę, bardzo wyraźnie nawiązywali do Arpadów. W zasadzie nie bezpośrednio, literalnie, bo takiego pojęcia wówczas nie było. Ono się pojawiło dopiero w XVIII wieku, natomiast wcześniej mówiono o świętych królach. To była dynastia świętych królów, tak ich nazywano, bo w sumie 8 przedstawicieli dynastii Arpadów uzyskało sakrę świętości. W zasadzie chyba tylko obok dynastii przypadków francuskich i skandynawskich, to są chyba te najliczniejsze. I wyraźnie od początku XIII wieku i też tenże anonim, on właśnie w tejże, nazwijmy to, podaniu, czy legendzie o Almusie, jakbyśmy ją nazwali, czy o Turulu, tam mówi, że od niego pochodzą Sancti Reges et Duces Hungarie. Pochodzą święci królowie i książęta po prostu Węgier. I w dokumentach węgierskich tak są tytułowani Progenitores Nostri, Sancti Reges i tak dalej. Nie? Więc to pokazuje, że ten kult był tam, o niego też dbano, czy wykorzystywano, bo to też dodawało, byśmy powiedzieli, prestiżu na arenie międzynarodowej i potrafiono wykorzystać to zresztą no, w jakiś sposób, no, przykładem tego jest tak zwane legendarium andegaweńskie, nie? Również. Czyli nie mówię o legendach świętych władców węgierskich, nie? Tutaj jest Stefana czy Władysława generalnie.
No dobrze, to jeżeli Madziarom się tak udało stworzyć państwo, to ostatnie pytanie, naprawdę ostatnie. Dlaczego inne ludy nomadyczne, takie jak Pieczyngowie, Połowcy, rozpłynęli się? Nie ma ich dzisiaj. Pytanie od pana Marka Szczygryskiego. Ostatnie, też poproszę. Tak, no być może właśnie tutaj co mogło zadecydować. No, pytanie naprawdę nie jest łatwe, bo tu trzeba byłoby porównać dość wnikliwie. Natomiast być może odpowiedni czas i moment, no i postać, czy postacie, jakie się pojawiły, bo tu mówiliśmy o tej kotlinie karpackiej, przecież Węgrzy znaleźli się w niej jako uciekinierzy. Właściwie pokonani przez Pieczyngów, no tak to przyjmujemy w oparciu o te źródła, jakie się zachowały, znaleźli tu. No i tutaj jakby wypełnili pewną lukę, ale w sensie politycznym, niekoniecznie demograficznym, tylko politycznym. To było związane być może z tym, że w sytuacji geopolitycznej, jaka miała miejsce w regionie, no oni się pojawili tu jeszcze za czasów króla Franków Arnulfa, no ale tenże zmarł przedwcześnie i rządy rozpoczął Ludwik Dziecię, ten też dość wcześnie zmarł, a więc była sprzyjająca jakby sytuacja geopolityczna, że brak było tutaj istotniejszego czynnika. Problem przeżywało państwo wielkomorawskie też. No bo tutaj, no musi, ja bym tu nawiązał też co profesor zresztą Sroka w swojej książce o tym pisze, że przyczyną nie byli Węgrzy, tylko konflikty wewnętrzne, rywalizacja o władzę. Zbyt krótki czas, żeby to nagle rozbudowane państwo za czasów Świętopełka, ono potrzebuje czasu, żeby okrzepnąć, stworzenia pewnych struktur. Na to nie było czasu i to widać. Świętopełk umiera w 894, w 895 już Czesi zrzucają zależność od Wielkich Morawian. Nie? Więc tutaj raczej te konflikty, więc tutaj splot zapewne różnych okoliczności, być może jakieś talenty, być może też przywódców, pewien potencjał, bo pamiętajmy, że jako taka grupa, oczywiście my dzisiaj nie wiemy, tak dokładnie ilu tych Węgrów przybyło do Kotliny Karpackiej, bo Ibn Gardizi w swoim źródle mówi, że władca Węgrów chyba jeździ na czele 20 tysięcy wojowników. To jest pytanie, jak policzyć tą populację. Zwykle się mnoży to przez 5, jeżeli chodzi o członków rodziny, uzyskalibyśmy 100 tysięcy, to jest dolna granica. Ale powiem, że szacunki są też różne i czasami do 500 000, a nawet i więcej miliona sięgają. Także no nie ma tutaj takiego wymiernego narzędzia, które by potrafiło, znaczy, dlatego że zyskali przewagę nad miejscem. W sensie struktur politycznych, ich być może mobilności zapewne tak, czy demograficznie trudno powiedzieć, być może nie tyle, że mamy tutaj Słowian, tu mamy gdzieś osadnictwo frankijskie. Zresztą tak jak pokazuje to historia państwa wielkomorawskiego, konflikt pomiędzy księstwem niczańskim i rodzącymi się Morawami jako takimi, wygnanie Priwiny i Koceja, oni urzędują, otrzymują tytuł hrabiów, urzędują w obrębie państwa Franków za Lawar. Nawiasem mówiąc, warto, jak ktoś będzie w Budapeszcie, pójść do muzeum, bo być może tam będzie była taka wystawa. Tam odkryto dość niesamowite znaleziska natury archeologicznej. Bardzo dużo okazało się w parę lat, no 8-10 lat temu, ale to niedawno było opublikowane, dość duże założenia, byśmy powiedzieli, takie chrześcijańskie po prostu w tymże ośrodku. Co więcej, fragmenty pism na skorupach naczyń w trzech językach po prostu, nie? Także witraże, resztki witraży, także w tej części Europy rzeczywiście było to chyba takie zjawisko dość, no powiem tak, że z węgierskimi badaczami, z którymi niestety udało mi się rozmawiać, byli zaskoczeni rozmiarami tego. Wcześniej badania prowadzili już wcześniej, za czasu Agnes Show, już w latach 50., 60., ale dalsze badania pokazały, że skala tego była znacznie większa niż pierwotnie przypuszczano. No więc tutaj... Ja bym tu powiedział, że no można by tu spojrzeć na to w ramach teorii takiego rosyjskiego badacza Lwa Gumilowa, że jak mamy etnosy i różne stopnie, więc jeżeli jedna grupa jest na etapie schodzącym, a inne są gorsze, albo u nas nawiązać do książki Aleksandra Bocheńskiego Dzieje głupoty polskiej, rozdziału pierwszego poświęconego geopolityce, który pokazuje, że dwa podmioty mogą być w kryzysie, ale jeżeli jeden jest większym, to ten drugi to wykorzysta. Więc jeżeli tutaj, no także no, trudno tutaj tak zdecydowanie powiedzieć, bo to by trzeba było porównać automatycznie, tak jak było wspomniane, owych Pieczyngów, o których dużo mniej wiemy, Kumanów również, czy inne tego rodzaju wspólnoty. Tu być może też to odizolowanie przez pasmo Karpat, możliwość kontrolowania przepływu czy napływu innych, dawało szczególnie ze strefy stepów stabilizację tymże koczownikom, ale to jest bardzo hipotetyczne, można powiedzieć. Dobrze, to było już ostatnie pytanie.
z tych, które padły przed godziną 18, dokładnie do godziny 17.59, czyli z pytań konkursowych, zostało jeszcze kilkanaście pytań, na które pana doktora poprosimy o odpowiedź taką krótką, później zamieścimy je na Facebooku pod tymi pytaniami w komentarzach. Natomiast teraz pytanie do pana doktora. Które pytanie ocenia pani za najciekawsze, najbardziej pana doktora zaskoczyło? Może nie tyle, co zaskoczyło, bo z tym się kiedyś też spotkałem, natomiast myślę, że to ostatnie, z tym ostatnim bym się, bo ono jest dość ciekawe i dość trudne do udzielenia jednoznacznej odpowiedzi. Prawdopodobnie, kto by nie siedział na moim miejscu, to trochę inaczej by akcenty rozłożył po prostu. Zależy to od tych doświadczeń, nie, można powiedzieć. Co było przyczyną, znaczy pytań było wiele ciekawych, ale tak mówię, ono rzeczywiście jest jakby i frapujące i oczywiście możemy tu wspomnieć o Bułgarach, bo zdajmy sobie sprawę, że dzisiejszy Bułgarzy, mówimy Słowianie, nie? Natomiast ten dawny koncentrat to byli tureccy protobułgarzy i oni ulegli przewadze też języka miejscowej ludności i w zasadzie za czasów Hana Kruma w początkach IX wieku oni już tracą swój charakter i koczowników, i nomadów, i Turków. Podlegają slawizacji. Tak, a oni utrzymali, byśmy byli własne. Tylko jest pytanie, bo to jest dla mnie zasadnicze, bo przychylam się raczej do tych poglądów, które uznają, że język urofiński był językiem dużej części tych, ale nie elity. Elita mówiła po turecku. Dla mnie była raczej turecka, turecko-irańska może. W mojej ocenie powiedzmy, na ile te zachowane, oczywiście ja się opieram głównie na materiałach źródeł pisanych, no bo one tu najwięcej nam mogą powiedzieć, ale tu językoznawcy mogliby chyba najwięcej dodać jeszcze, nie? Bo... Czyli pytanie te ostatnie pana Marka Szczybickiego o Maziarów, Pieczynków i Połowów. Tak, 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 myślę. Skontaktujemy się ze zwycięzcą, o to nagroda. Gratulujemy, tak. Plus jeszcze najnowszy numer Archeologii Żywej, naszego współorganizatora. Dziękujemy panu doktorowi bardzo za spotkanie. Mimo problemów technicznych udało się. I zapraszamy na kolejne. Dziękuję również bardzo państwu za zaproszenie. Zawsze to jest możliwość kontaktu. To też zwraca uwagę na to, że tak powiem, co może nurtować ludzi. Jest bardzo szeroki przekrój pytań, można powiedzieć, nie? Tematycznych. Także powiedzmy, ja akurat może tam się specjalizuję w jednej, drugiej, ale nie przy wszystkich. Nie? Także stąd zawsze no, jest jakaś tam trudność. Do tego zdaję sobie sprawę, że badanie tej wczesnej historii Węgrów to nie tylko badanie historyków, ale archeologów, językoznawców, dzisiaj i genetyków, no szeregu różnych dyscyplin naukowych w dorobku, więc to jest skomplikowane. Dziękujemy jeszcze raz. Również dziękuję. Dziękuję za uwagę. Dziękuję także Michałowi Pilasowi za obsługę techniczną oraz panu dyrektorowi Michałowi Bogaskiego, który też był z nami tutaj online i pomagał w prowadzeniu dzisiejszego Q&A. Zapraszamy na następne. Będziemy. No, dziękujemy pomagać. Również. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.